Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w pierwszym filmie, takim regularnym, które pojawiają się u mnie w poniedziałki i czwartki, ale z nowym nosem. Te z was, które nie oglądają weekendowych vlogów, no to myślę, że mogą już zorientować się, o czym będzie dzisiejszy film i jak to wszystko wygląda. Półtora miesiąca temu, w tej mojej czasoprzestrzeni, kiedy ja nagrywam, poddałam się całkowitej korekcji nosa. I chciałam wam opowiedzieć o przebiegu całego tego procesu. Jeszcze szybciutko jedno takie ogłoszenie parafialne. Jeżeli widzicie, że dzisiejsza jakość nie domaga, to jest to spowodowane tym, że muszę nagrywać kamerą, która mi służy do nagrywania weekendowych vlogów. To jest kamera, która troszeczkę w gorszej jakości nagrywa niż tym sprzętem, którym nagrywam zazwyczaj. Jest to spowodowane tym, że mam usterkę... Dzień dobry, Tosiu. Że mam usterkę laptopa, mam teraz przy sobie właśnie tutaj mój stary laptop, który ma 10 lat i on niestety nie daje rady z montażem filmów, które są nagrywane na tamtym moim lepszym sprzęcie, więc na tym laptopie nie byłabym w stanie nagrać tego filmu, jakby nagrać byłabym w stanie, ale nie byłabym w stanie go potem przerobić i chciałam wam powiedzieć czym prędzej coś na temat tego nosa, chciałam wrzucić wam ten film, więc myślę, że dzisiaj ta jakość wizualna, że będzie gorsza, to nie jest jakiś duży problem, bo dużo też ważnych treści wam przekażę po prostu opowiadając, pokazując zdjęcia, więc myślę, że mimo wszystko my sobie jakoś radę damy, a jakość lepsza filmów wróci, kiedy tylko dostanę z naprawy mój laptop, na którym jestem w stanie pracować. Okej, więc w sumie może zacznijmy od takiej najważniejszej kwestii, czyli tego, dlaczego w ogóle poddałam się operacji nosa. Korekcji nosa poddałam się z bardzo prozaicznej przyczyny. Najzwyczajniej w świecie był to mój kompleks. I w mojej głowie był to po prostu duży kompleks. Kiedy on się pojawił, nie jestem do końca pewna, natomiast pamiętam taką sytuację, kiedy byłam w pierwszej klasie liceum, czyli wtedy miałam około 17 lat. Zobaczyłam jedno swoje zdjęcie, na którym byłam całkiem z profilu. Nie z półprofilu, tylko całkowicie z profilu. I to był chyba taki pierwszy moment, kiedy ja tak naprawdę uświadomiłam sobie, jak mój profil wygląda. I to było coś takiego bardzo dziwnego, ponieważ ja sobie nie zdawałam sprawy, że mój profil jest tak brzydki. Teraz mówię cały czas o swoich subiektywnych odczuciach, ale kiedy ja zobaczyłam swój profil, pomyślałam sobie, o kurka, no uff, ale brzydko wyglądam z profilu. Myślę, że tutaj wpływ mogło mieć na to fakt, że nastolatki zawsze troszeczkę tak się postrzegają krytycznie. Druga sprawa, dużo osób, kiedy w ogóle pierwszy raz widzi swoje zdjęcia tak zwane kliniczne, czy z profilu, czy całkowicie tak na wprost, takie, które są takie nienaturalne, takie trochę więzienne, to właśnie też ma podobne odczucia, że o kurde, jak źle wyglądam na takim zdjęciu. Więc myślę, że tamto przeżycie mogło być tym też spowodowane. Niemniej jednak zawsze gdzieś ten nos był takim moim kompleksem. Ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o obycie z aparatem i z obiektywem, to jakieś tam mam. Ponieważ ja od bardzo dawna gdzieś interesowałam się robieniem zdjęć, fotografią, pozowaniem do zdjęć. Już właśnie nawet w okresie takim licealnym czy gimnazjalnym z koleżankami chodziłyśmy na różnego rodzaju zdjęcia, więc jeżeli chodzi o obycie przed aparatem, dla mnie wygląd mojej twarzy nie był problemem, bo ja wiedziałam zawsze jak usiąść, jak się ustawić, pod jakim kątem wyglądam najlepiej, jak sobie sama też ustawić aparat. Dlatego to mój kompleks nie był dla mnie problemem, żebym miała nagrywać filmy na YouTube, wrzucać to w internet, absolutnie nie. Ja też jestem jak najbardziej za tym, żeby pokazywać siebie takim się jest, bez jakichś tam przeróbek, na przykład w Photoshopie, ale jednak wiedziałam, że to jak się wygląda na przykład na zdjęciach, na filmach, to zawsze też można troszeczkę podrasować, czy to światło, czy to właśnie dobry kąt, ułożenie i można było coś właśnie w ten sposób poprawić, no ale nie dziwmy się, myślę, że nawet do zwykłych wakacyjnych, rodzinnych zdjęć, kiedy się ustawiamy, to też zawsze staramy się na takim zdjęciu wypaść jak najładniej, czy zdjęcia na przykład, które są wykonywane, nie wiem, w czasie ważnych uroczystości życiowych, też zawsze fotograf przegląda i wybiera te najbardziej korzystne, no bo one potem sprawiają, że taki obraz siebie mamy podczas właśnie takiej jakiejś ważnej sytuacji życiowej, jakiejś ważnych okazji w życiu. Więc
ten mój nos też całkowicie zdawałam sobie sprawę z tego, że on nie jest jakiś tragiczny. To nie był nos, który na przykład miał jakiś ogromny garb, żeby, nie wiem, żeby ktoś mógł mnie kiedyś określić, a bo ta i ta to jest ta z tym dużym nosem. Nie, ale mimo wszystko tamten nos w mojej opinii mi nie pasował. On sprawiał, że moja twarz była znacznie bardziej, miała taki poważny wyraz twarzy i on zwyczajnie uważam, że nie przystawał do mojego charakteru i do mojej osobowości. Śmiem stwierdzić, że dużo osób być może troszkę w taki sposób osoby takiej poważnej postrzegało mnie przez ten nos, a ja osobiście jestem całkowicie osobą inną. Natomiast no, nos też jest taką pierdołowatą sprawą, że większość osób na nią nie zwraca uwagi w takiej pierwszej myśli, kiedyś kogo poznajemy, no ile nie ma tego nosa tragicznego, to my zazwyczaj na ten nos uwagi nie zwracamy. Ale już delikatna zmiana centralnej części twarzy bardzo wpływa na odbiór całej twarzy, całej proporcji, symetrii i uważam, że zmiana nosa to jest taka zmiana, która potrafi dać duży efekt. Być może Wy nie widzicie tego wielkiego efektu, ale uwierzcie mi, że ja w mojej głowie to po prostu bardzo dobrze teraz się czuję. Ja również miałam bardzo często takie coś, jakbym nie akceptowała swojego własnego nosa, tego, który był wcześniej. Kiedy zdarzało się, że właśnie ja zobaczyłam na jakimś zdjęciu mój ten wcześniejszy nos, taki jakim on faktycznie był, to było takie ale aż tak. I ja w swoich wyobrażeniach o siebie, wizualizacji siebie w mojej głowie, to ja właśnie mam taki nos i zderzenie z rzeczywistością zawsze było dla mnie takim naprawdę. To są już takie zagwozdki czysto psychologiczne i to są kwestie, które dzieją się w głowach różnych osób. Natomiast ja też osobiście bardzo cieszę się, że w aktualnych czasach coraz więcej mówi się też o tym, że nasze samopoczucie jest dla nas także ważne, tak samo zdrowie fizyczne, jak i zdrowie psychiczne. I chciałabym teraz pokazać Wam kilka swoich niepublikowanych zdjęć, które poszły do publikacji na przykład na moim Instagramie, gdyby nie mój nos, który uważałam, że na tych zdjęciach wypadł bardzo niekorzystnie i z tego względu nie chciałam tych zdjęć wrzucać na Instagram, wrzuciłam inne. Tutaj na przykład możecie zobaczyć, no jednak ten nos zajmował dość dużą część mojej twarzy. Widać tutaj też taki lekki garb, który miałam, który czasem się pokazywał, czasem nie. Duże dziurki w nosie, długa końcówka nosa. No i to sprawiło, że uważam, że bardzo ten nos przykuwa uwagę do siebie, zamiast do na przykład oczu czy ust, to już w ogóle tutaj nie widać, one się gubią przy moich dość dużych oczach i tym dużym nosie. I uważam, że ten ostry nos bardzo tutaj przykuwał uwagę w całej mojej wyrazie twarzy. No, kolejne zdjęcie jeszcze bardziej to uwidacznia. Ewidentnie widać było, że ten nos, kurczę, no był duży. W mojej opinii on był za duży do innych proporcji twarzy, do tego, że ja na przykład mam małe usta, raczej moja twarz jest drobna. No i właśnie ten nos był takim czymś, co bardziej, przynajmniej w mojej opinii, zwracało uwagę do mojej twarzy, to była taka duża część mojej twarzy, niż na przykład oczy, które wolałabym bardziej podkreślać. No, czoło też jest duże i to tak bardzo właśnie zwraca uwagę. Czoło, oczy, nos, ten nos głównie jako taki wystający. Ostry, to jest, możecie tutaj zobaczyć, że to jest taki typowo polski nos. Prosty, długi, wysoki, jeżeli chodzi o wysokość tego mostka. On jest zauważalny, on jest wąski i wysoki. To jest typowo polski nos, ale niestety taki nos właśnie bardzo mocno wyostrza rysy twarzy. No i to mi się nie podoba. To nie było to, jak ja widziałam siebie, to kim ja jestem. No i to mi gdzieś nie pasowało. A to zdjęcie to już, słuchajcie, masakra, ja Wam też jeszcze później pokażę na zdjęciach, o co chodziło. Bardzo nie lubiłam swojego wyglądu nosa podczas uśmiechu. To, jak on się wtedy układał podczas ruchu mięśni, jak jeszcze bardziej on się wyostrzał, jeszcze bardziej ta końcówka nosa ciągnęła w przód, dziurki jeszcze robiły się większe. To jest po prostu katastrofa i bardzo się tego wstydziłam i to sprawiało, że wiecie, o ile zdjęcia czy jakieś filmy na internet
Tak jak mówię, potrafiłam się ustawić, zdjęcie zawsze mogę wrzucić w internet takie, jakie mi się podoba, tu nie chodzi o jakąś obróbkę, tylko po prostu z 300 zdjęć wybrać to, które jest najbardziej korzystne. Ale też w swojej głowie miałam przeświadczenie, że przecież nie mogę swojej mimiki ustawienia kontrolować w kontaktach z innymi ludźmi, więc jednak inni ludzie widzą mój nos na przykład w takiej sytuacji, jak widzicie tutaj. I to było dla mnie dużym kompleksem i to sprawiało też, że czasami bywałam wycofana w sytuacjach, kiedy poznawałam nowe osoby, bo po prostu wstydziłam się swojej twarzy i swojego nosa. Tutaj też właśnie kolejne zdjęcie, które uważam, że jest bardzo ładne, bardzo ładnie wyszło, ale nie wrzuciłam go ze względu na ten nos, który dla mnie on tutaj bardzo tą uwagę przykuwa i jeszcze właśnie tak z profilu bardzo jest on uwydatniony. A tutaj macie zdjęcie, które było zrobione totalnie na spontanie. No i znowu po prostu tylko i wyłącznie ten kinol. Uważam, że no to jest jakieś takie jedno z takich zdjęć przypadkowych, które pokazywało mi to, jak inni ludzie mogą mnie widzieć właśnie ten wielki, znaczy wielki, on nie był wielki, że garbaty czy coś takiego, ale długi nos. A ta końcówka nosa autentycznie ona była wielka i w porównaniu właśnie do tych policzków, czy brody, czy ust, które są znacząco mniejsze, no to ten nos jakiś taki był strasznie wielki. Jeszcze tutaj faktycznie to światło tak zagrało, że ono przede wszystkim padło na nos. To możecie zobaczyć po tych prześwietleniach na nosie. I to jeszcze dodatkowo sprawiło, że na tym zdjęciu ja jedyne co widzę, to ja widzę ten nos. Natomiast to, co chciałabym tym filmem Wam powiedzieć, to to, że jeżeli któraś z Was zastanawia się nad taką operacją, czy nosa, czy jakiejkolwiek innej części ciała, czy jakąkolwiek inną zmianą, czujecie się na przykład ze sobą źle, czy z jakąś częścią ciała, słyszycie od innych osób z boku takie głosy, że nie potrzebujesz tej zmiany. Ja też słyszałam od większości osób, po co ci operacja nosa, po co się kroić, przecież nie masz złego nosa, wymyślasz sobie. Więc musicie wiedzieć, że to, co sądzą inni, to jest tylko i wyłącznie ich sprawa. Wy macie się czuć dobrze ze swoim ciałem. I to jest bardzo indywidualna kwestia, ponieważ będą osoby, które nie będą w ogóle przyjmować do siebie jakichś przykrych słów i na przykład nigdy nie poddadzą się operacji nosa, chociażby miały ten nos bardzo nie w kanonie jakiejkolwiek urody, bo po prostu nie chcą, koniec, kropka, na przykład lubią też swój nos, uważają, że to jest atut, że on nie jest do końca taki idealny i doskonały i spoko. Ale jeżeli są osoby, które pomimo takich głosów dookoła, pomimo jakiejś wielkiej niedoskonałości nosa, czują, że chcą go zmienić, to właśnie ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że to może dużo zmienić w Waszych głowach, więc nie dam Wam jednej rady, ale gdybym ja miała drugi raz przejść tą operację nosa, przeszłabym drugi raz. I teraz na przykład pokażę Wam kilka zdjęć celebrytek, aktorek, które miały korekcję nosa i które też nie miały złych nosów, ale jednak taka delikatna zmiana potrafi dać duży efekt. Na pewno wiele z tych twarzy skojarzycie. I zobaczcie, ile jeden sam nos potrafi zmienić w proporcji twarzy. To wszystko są bardzo niewielkie zmiany. Ktoś by powiedział, może to jest makijaż, może to jest jakiś zabieg. No nie. Jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób zmniejszyć nos, to jedyną bezpieczną metodą i uznaną jest właśnie korekcja nosa. Zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce też pokutuje takie przeświadczenie, że być może na niektóre rzeczy trzeba sobie w życiu zasłużyć, więc nie powinnaś robić sobie operacji nosa, o ile twój nos nie jest jakiś garbaty i straszący z daleka. No ale nie, te zdjęcia udowadniają, że jeżeli czujesz się źle ze swoim nosem, to znaczy, że dobrze wiesz, że niby delikatna zmiana, ale może dać bardzo duży efekt odbiorze takiej twarzy i tutaj po tych zdjęciach to bardzo dobrze widać, bo aktorki, które są na tych zdjęciach, czy celebrytki, my je znamy już z tymi poprawionymi nosami, a te nosy przed takie zwykłe, takie przeciętne, no normalne, no fajne, wydawałoby się, no ta dziewczyna zrobiłaby z takim nosem karierę, ale jednak nie zrobiła albo nie chciała takiego zostawić. To jest kwestia indywidualna, to jest kwestia, która dzieje się w głowie każdej z nas. Kolejne kwestie, które wpłynęły na moją decyzję o operacji nosa są takie, że po pierwsze pracuję twarzą, ponieważ pokazuję się Wam na YouTube i właśnie pomimo tego, że wiedziałam, jak się ustawić i tak dalej,
Wstydziłam się na samą myśl, że któraś z Was mogłaby mnie poznać na ulicy i pomyśleć sobie, o matko, ona tak ładnie wygląda na zdjęciach czy na filmach, a tak naprawdę jak ona brzydko wygląda z profilu, czy od spod jakiegoś tam konta. Po prostu moje myśli w jakiś taki sposób krążyły i to, że ja pracuję na YouTube, czasami się zdarza, że ja spotykam Was gdzieś tam w życiu takim prywatnym, w realu, to chciałam być jakby bardziej spójna z tym wszystkim, tym, co reprezentuję sobą, jaka jestem na YouTube i właśnie taka też być w rzeczywistości, bardziej pewna siebie, nie taka wycofana, bo z tyłu głowy tylko o nie, stań przed nią, pod tym kątem i pod takim profilem, bo jak zobaczę z innej strony, to będzie myślała sobie, o Boże, że jesteś taka brzydka czy coś, więc wiecie, takie myśli też gdzieś tam do mnie w głowie się mi kotłowały. Oraz też kwestia taka, że nos rośnie całe życie, więc kiedy ja pamiętałam ten swój nos, kiedy miałam ten przypadek w wieku 17 lat, że zobaczyłam to swoje zdjęcie z profilu, to słuchajcie, mając świadomość, jak mój profil wygląda, ja w ciągu kolejnych ponad 10 lat zobaczyłam, że ten nos jeszcze bardziej się zmieniał, bo no już też słuchajcie, kiedy ja miałam 17 lat, to coś takiego jak aparaty cyfrowe i aparaty właśnie takie lustrzanki, żeby ktoś miał czy coś, to była, no może nie całkowita nowość, ale jeszcze to wciąż nie było coś takiego, że miał to każdy, a nie mówię już o w ogóle dobrej jakości aparatach w telefonach komórkowych, to jeszcze nie były w ogóle te czasy. A z tamtej pory, kiedy miałam 17 lat, teraz kiedy mam 29, minęło 12 lat, i podczas tego czasu niejednokrotnie już widziałam swój profil na różnego rodzaju zdjęciach. Stało się to dla mnie czymś powszednym, zwłaszcza, że właśnie też pracuję w internecie. I to wszystko sprawiło, że zauważyłam, jak zmienia się mój nos na gorsze, bo nos rośnie całe życie. I to jest przekichane. I zobaczcie sobie, że małe dzieci zawsze mają małe noski. O ile nie uległy jakimś strasznym wypadkom, które skutkowały złamaniu nosa, to dzieci mają bardzo ładne, delikatne, niewielkie i proste noski. Tragedia zaczyna się dziać właśnie w czasie okresu dojrzewania, kiedy my zaczynamy szybko rosnąć i nie tylko nasze kości rosną, ale także chrząstki. I właśnie wtedy bardzo często szybciej rośnie nos, szybciej rosną uszy i potem one sobie sukcesywnie rosną przez całe życie, bo my kończymy proces kostnienia. A jeżeli chodzi o chrząstki, jak na przykład uszy czy nosy, one sobie rosną powoli, bo powoli, ale przez całe życie. No ale na przestrzeni tych 12 lat ja już widziałam, jak zmienił się ten mój nos. To już jest taki na tyle długi okres czasu, że już delikatną różnicę zobaczyć można. No i też jeszcze kolejna sprawa. Myśl o tym, że ten mój nos nie będzie lepszy, on będzie tylko gorszy, to też sprawiło, że stwierdziłam, okej, lepiej się temu poddać. Słuchajcie. Krótka przerwa na złotą myśl. Jeżeli coś Wam w tle drapie, słyszycie jakiś hałas, bardzo Was przepraszam, ale zostawiłam pudełko w kuchni i kot ma wielką zabawę. Myślałam, że po prostu kot tam będzie sobie siedział i spał, a ja słyszę, że tam jest szaleństwo, ale mam nadzieję, że to nie będzie na filmie mocno słychać. Kolejna sprawa, tutaj sobie mam pytania od Was zapisane, więc będę sobie zerkać. Gdzie operacja nosa była robiona i u kogo? Więc ja zdecydowałam się na doktora Wysockiego. Doktor Wysocki jest bardzo znanym, chyba jednym z najbardziej uznanych polskich lekarzy, jeżeli chodzi o nosy. I ja podjęłam decyzję o operacji nosa w czerwcu 2019. Znaczy inaczej, ja już podjęłam decyzję znacząco wcześniej, ale czerwiec 2019 to był ten moment, kiedy postanowiłam zadzwonić do doktora Wysockiego i umówić się na konsultację i na operację. Więc podczas tej rozmowy telefonicznej w czerwcu 2019 umówiłam się na konsultację w styczniu 2020, a operację na marzec 2021. I to był najwcześniejszy termin, który mogłam mieć u doktora. Czyli prawie 2 lata musiałam czekać na operację nosa. I z tego co wiem, to do doktora Wysockiego są coraz dłuższe terminy. I 2 lata w tym momencie to można sobie o tym pomarzyć. Jak to było, że zdecydowałam się akurat na tego lekarza? No właśnie, ponieważ ja już od wielu lat, od lat mojej młodości miałam w głowie taką myśl, że nie podoba mi się mój profil. Może nie od początku myślałam o jakiejś wielkiej zmianie, no bo też jako osoba nastoletnia, jeszcze będąca w czasie swojej edukacji, w ogóle nie było szans, żebym ja myślała jakkolwiek realnie o operacjach nosa. Ale już pamiętam, że na studiach
Czasami zdarzały się takie wieczory, kiedy pozwalałam sobie pomarzyć o tym, że kiedyś przejdę tą operację nosa i w takich chwilach, kiedy byłam załamana wyglądem tego nosa i czułam taką potrzebę, że chciałabym bardzo to zmienić, to poprawiałam sobie humor w taki sposób, że wchodziłam na różnego rodzaju fora, strony internetowe i czytałam opinie o różnych lekarzach. I to był bardzo dobry pomysł, bo ja sobie wtedy miałam taką listę lekarzy, których prace mi się podobały, bo najpierw czytałam po prostu o tych operacjach nosa, jak te dziewczyny się czuły, oglądałam zdjęcia przed i po. Też na Pudelku czytałam czasami, nie, że która tam celebrytka miała robioną operację nosa, jak mi się udawało trafić na to, u kogo, wszystko to na internecie oczywiście pisało, nie szukałam tych informacji. Ja sobie zapisywałam nazwiska tych lekarzy i potem sukcesywnie, co kilka miesięcy, co pół roku, na przykład w chwilach takich kryzysowych, to ja wracałam do tej listy i szukałam opinii o tych lekarzach. I to było mega dobre, chociaż się tego wtedy jeszcze nie spodziewałam, ale zaczęłam zauważyć takie tendencje, że czasem był boom na jakiegoś lekarza i wszystkie celebrytki go chwaliły i wszystkie do niego chodziły. Potem jak się pojawił Instagram, to ufło, wszystkie chodziły tam instagramerki do niego. A potem na przykład wysyp złych opinii. I potem był na tapecie kolejny lekarz, znowu było dużo dobrych opinii o nim, a potem znowu była jakaś taka fala, że same hejty na niego. Ale pojawiły się dobre opinie o jeszcze kimś innym, o kim wcześniej nie słyszałam. I w ten sposób monitorowałam sobie troszeczkę ten rynek chirurgii plastycznej i tego, co się na tym rynku dzieje. I właśnie wtedy zauważyłam, że dr Wysocki to jest jedyny lekarz, ej z ręką na sercu, o którym ja nie czytałam ani jednej złej opinii do czerwca 2019. Potem od tego momentu, kiedy ja postanowiłam do doktora zadzwonić, ja dalej monitorowałam sobie te wszystkie opinie i tak dalej, jeszcze bardziej czytałam, to zdarzyło mi się od tamtej pory tylko na jedną negatywną, jeden negatywny komentarz gdzieś tam opinię znaleźć, więc ogólnie suma summarum z tych wszystkich moich lekarzy, których tam monitorowałam, których sobie wybrałam, to właśnie dr Wysocki wybijał mi się jako lekarz, którego prace mi się bardzo podobają i dwa, ma naprawdę mnóstwo dobrych opinii. To, co mi się podoba w pracy doktora Wysockiego, że w mojej subiektywnej opinii robi bardzo eleganckie nosy. One wyglądają dokładnie tak, jak ja chciałam mieć nos. Ja Wam tego nie umiem opisać. Po prostu ja, kiedy wchodzę sobie w tym momencie, na przykład na Facebooku są grupy dotyczące operacji plastycznych, podlinkuję Wam je w opisie pod tym filmem, żebyście mogły sobie też tam wejść i poczytać. Więc kiedy widzę jakąś dziewczynę, która mówi, że jest już tyle i tyle po operacji nosa i ja patrzę na jej nos i myślę, o wow, jaki piękny, ciekawy, kto operował, to zazwyczaj jest dr Wysocki. Po prostu prace doktora Wysockiego bardzo trafiają w mój gust i ja bym chciała właśnie taki nos mieć, ponieważ te nosy uważam za wyjątkowo dobrze dopasowane do twarzy, eleganckie, malutkie, ale jednocześnie nieprzerysowane. W mojej opinii dr Wysocki nie robi nosków Barbie, tych nosków, które są aż tak małe, aż tak wąskie, które po prostu aż widać, że są sztuczne. Bo mi zależało na tym, żeby mój nos był malutki i dopasowany do tej takiej mojej małej twarzy, był proporcjonalny, ale jednocześnie nie chciałam tego efektu noska Barbie. Wciąż chciałam, żeby to był nos dobrze dopasowany do mojej twarzy. I mając już na uwadze to, że to jeszcze nie był ten czerwiec 2020, to jeszcze wracamy do tego, do mojego takiego poszukiwania. I w momencie, kiedy ja już zauważyłam, że dr Wysocki jest takim wybijającym się specjalistą, ja wtedy mieszkałam w Rzeszowie. I bardzo fajnie się złożyło, że w Rzeszowie był organizowany kongres medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Film z tego miejsca nawet macie u mnie na kanale, to jest jeden z moich w ogóle pierwszych filmów na kanale. I ja zostałam tam zaproszona jako osoba robiąca reportaż i sprawozdanie, po prostu nagrywając, reklamując to, że właśnie taki kongres ma miejsce. Więc pojechałam tam i tam o tyle mnie to zaciekawiło i dlatego też cieszę się, że byłam na tym kongresie, ponieważ tam dr Wysocki miał wykład dotyczący chirurgii plastycznej. I to, w jaki sposób doktor opowiadał, także przyczyniło się do tego, że poczułam, okej, to jest lekarz, że jeżeli kiedykolwiek się będę miała komukolwiek poddać i w końcu spełnię to swoje marzenie i pójdę na operację nosa, to chcę do doktora Wysockiego. Już wtedy byłam po tym kongresie skierowana, że to będzie dr Wysocki. Podobało mi się to, w jaki sposób on opowiadał, w taki sposób, że czuło się,
że on się angażuje, jeżeli chodzi o tych swoich pacjentów, bo on tam opowiadał nie tylko o samej chirurgii plastycznej, takiej estetycznej, ale również zahaczał właśnie o takie sprawy jak poparzenia, rozległe poparzenia skóry, deformacje z tym związane, czy operacje małych dzieci, na przykład zajęcze wargi. Właśnie tam też to doktor opowiadał i to w jaki sposób on opowiadał o tych pacjentach, to jak on mówił w taki sposób przystępny, że można to było osoby, które nie są wykwalifikowane tak mocno medycznie, mogły to zrozumieć, o co w tym właśnie dokładnie chodzi. I to mnie bardzo ujęło, że jest też osobą, która potrafi się dogadać z pacjentem, przynajmniej takie odebrałam, takie pierwsze wrażenia, pierwsze sygnały. I od tamtej pory ja już byłam ukierunkowana, że jeżeli operacja, to doktor Wysocki. Skupiam się na doktorze Wysockim i czytam opinie tylko i wyłącznie o nim. No chyba, że się okaże, że tam będzie jakiś, nie wiem, nagle hejt na niego, to zmienię tego lekarza, ale już byłam ukierunkowana doktor Wysocki. I okazało się, że właśnie wtedy chyba tylko na jakąś tam jedną gdzieś informację trafiłam, że tam ktoś nie był zadowolony. Poza tym wszystkie osoby były bardzo zadowolone, bardzo chwaliły i przede wszystkim multum zdjęć dziewczyn, które miały takie noski, że ja się nad nimi rozpływałam. I to sprawiło, że właśnie czerwiec 2019 stwierdziłam, ok, finansowo jestem już gotowa, dzwonimy do doktora. No i też przyznam, że te 2 lata czekania były dla mnie takim, jakby to nazwać, wiecie, gdzie 2 lata, ja już jestem gotowa, ja już chcę iść pod nóż, ale stwierdziłam, ok, jeżeli nie ma wcześniejszych terminów, czekam 2 lata. Chcę iść do osoby, która jest specjalistą w tej dziedzinie, która uważam, że nie zrobi mi krzywdy, wiadomo, ryzyko zawsze jakieś jest, ale byłam przygotowana i wiedziałam, że to jest lekarz, któremu chcę zaufać, więc stwierdziłam, okej, poczekam te 2 lata na operację, wolę, żeby poczekać, czy nie wiem, zapłacić więcej, bo też doktor Wysocki, no nie ukrywajmy, ale z racji tego, że jest uznanym lekarzem, też ma wysokie stawki. Ale też uznałam, że ja wolę zapłacić więcej i poczekać, i mieć pewność, że zostanie cały zabieg przeprowadzony w odpowiedni sposób, z takim efektem, że prawdopodobnie będę zadowolona i jestem, to już mały spoiler, niż żeby coś poszło nie tak. Więc okej, uzbroiłam się w cierpliwość. W styczniu 2020 miałam konsultację, więc spotkałam się wtedy z doktorem i w sumie spotkanie było bardzo konkretne, dowiedziałam się tego, czego chciałam. Również pan doktor wtedy zrobił mi taką, powiedzmy, wizualizację nosa, przyłożył mi palce do nosa i pokazał, jak to plus minus będzie wyglądać. Ja też nie miałam robionych żadnych wizualizacji komputerowych, bo ja się nie chciałam nastawiać, że to będzie wyglądać tak, bo totalnie zdaję sobie sprawę z tego, że to, jak sobie zmodyfikujemy coś tam na zdjęciu, a to, co się okaże po otworzeniu nosa, tak, że tam będą jakieś, nie wiem, przeszkody, chrząstki, kości, że nie da się pewnych rzeczy zrobić, więc ja się w ogóle nawet, chociaż mi chodziło po głowie, a może taką sobie symulację zrobić, stwierdziłam, nie robię czegoś takiego, ufam doktorowi Wysockiemu, ufam jego estetyce, jego pracom i po prostu chciałam, żeby on to zrobił w najlepszy sposób, jaki on uważa i jak czułam, że to będzie coś takiego, że to jak on to zrobi dobrze, to ja będę wtedy zadowolona. Więc nie musiałam mieć żadnych wizualizacji i obietnic, absolutnie czegoś takiego. Ja nawet nie chciałam, nie dałam się zwieść takiej pokusie. Więc to była tylko taka plus minus wizualizacja, jak on mi tymi palcami tam przystawił do nosa, pokazał, że to będzie plus minus tak i tak wyglądać i stwierdziłam już wtedy, bo ja patrzyłam w lusterko sobie, wow, jaki fajny profil, kiedy ten nos jest właśnie mniejszy i z takim łukiem. I to była taka chwila, taki moment, byliśmy dogadani, ustaliliśmy szczegóły, potwierdziliśmy termin, no i okej. Kolejne pytanie. Jaki był koszt? Myślę, że to wiele osób interesuje. Więc tak, ja płaciłam za nos 15 tysięcy złotych. Natomiast to była cena, która była ustalana w czerwcu 2019. Cena jest uzależniona od wielu czynników. Od terminu, myślę, że COVID wpłynął na to, że ceny mogły się podnieść, bo jest większy rygor sanitarny, to się wiąże z zakupem większej ilości różnych środków sterylizacyjnych, no ale to już nie wnikamy w to. Kwestia jest też taka, że każdy indywidualnie sobie ceny ustala, no i też od tego, ile jest w tym nosie do robienia. Ponieważ mój nos nie był jakiś tragiczny, no to też w nim troszeczkę było do robienia mniej, więc ja płaciłam 15 tysięcy. Z tego, co wiem, ceny teraz wzrosły, natomiast to trzeba ustalać sobie indywidualnie, pytać się lekarza, jakie są stawki, więc ja Wam to mówię tylko i wyłącznie tak informacyjnie, jak to wygląda, a jak to jest teraz, to już niestety nie wiem. Czy bolało?
ogólnie jeżeli chodzi o odczucia bólowe, to nastawiałam się, że będzie tragedia. Ja mam bardzo niski próg bólu, więc spodziewałam się na najgorsze i czasami właśnie gdzieś rozmawiałem z kimś, ktoś mi mówił, o matko, wiesz, jak to będzie bolało. Ja sobie myślałam, no to kurde, będzie bolało, będzie tragedia, będzie strasznie. I tak się nastawiałam, ale mimo takich myśli, że kurde, będę zdychać po prostu, będę nieprzytomna z bólu. I tak stwierdziłam, nie wycofam się, idę, koniec, kropka. Okazało się, że to w ogóle nie boli. Nie spodziewałam się tego. Dużo gorsze było poczucie suchości warg, dużo gorsze było uczucie permanentnie zapchanego nosa, jakbyście miały katar stulecia, to było najbardziej męczące po prostu, ale ból się nie pojawiał. Może tylko i wyłącznie w momencie, kiedy chciałam ziewnąć, albo kiedy nieoczekiwanie coś się wydarzyło, chciałam się zaśmiać i kiedy dochodzi do tego, że wiecie, tutaj te wszystkie mięśnie się rozciągają w uśmiechu, czy właśnie podczas ziewania się wszystkie mięśnie rozszerzają i skóra też, to wtedy czułam ciągnięcie szwów bardziej niż jako taką bolesność samego w sobie nosa. I tu byłam bardzo zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że aż tak dobrze to zniosę. Jakie badania? Więc tutaj mam karteczkę, to Wam powiem. Badania... Aha, to nie ta karteczka. Nie mam pojęcia, gdzie zostawiłam tamtą kartkę z badaniami. Natomiast jeżeli chodzi o badania, to trzeba było zrobić badanie krwi i z tej krwi trzeba było... To Wam lekarz wszystko mówi ogólnie, więc przepraszam, ale w tym momencie ja nie wiem, gdzie mam tą kartkę, w której to miałam wszystko zapisane dokładnie. Ale z krwi trzeba było zrobić nie tylko zwykłą morfologię, elektrolity, ale jeszcze trzeba było zrobić próbę krwi, czyli to, jaką masz, jaki masz rodzaj krwi. I to trzeba, ja się dowiedziałam właśnie w laboratorium analityki krwi, czy tam medycznej, czy jak to się tam nazywa, laboratoriach. Ja się tam u analityka medycznego dopiero dowiedziałam, że najlepiej jest zrobić sobie podwójną próbę tego badania krwi, jaki masz rodzaj krwi, więc ja stwierdziłam, ok, róbmy, żeby to było, wiecie, tak super w ogóle bezpiecznie, bardzo się pod tym kątem przygotowywałam. I też lekarz właśnie na to potem zwrócił uwagę, kiedy patrzył w te moje badania, że o, nawet pani podwójną tą próbę zrobiła, że super, że fajnie. Więc to Wam też podpowiem, chociaż właśnie w tych badaniach krwi najdroższa była ta podwójna próba. Chyba po 150 zł wydałam na te badania krwi. I właśnie chyba najdroższa była ta podwójna próba, bo chyba około 80-100 zł ona sama kosztowała, ale uważam, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek komplikacje i takie sprawy, to lepiej wydać troszeczkę więcej. Natomiast tak, bo ja tutaj mam zapisane pielęgnacja nosa po operacji, to myślę, że do tego sobie jeszcze dojdziemy. Natomiast co jeszcze, jeżeli chodzi o samą tą operację i do jej przygotowania, o, to co jest ważne, lekarz Wam też powie, jakie leki należy brać przed operacją, bo trzeba przez tydzień przed operacją brać cykloaminę. To jest taki lek, który sprawia, że uszczelniane są naczynia krwionośne. Również witaminę C i tam zapisuję w jakiej dawce. No i ja, ponieważ jestem nosicielką opryszki, wirusa opryszki, no to również miałam zalecenie, żeby zacząć brać sobie przed operacją Heviran, żeby właśnie opryszczka mi nie wyskoczyła. Przebieg rekonwalescencji. Myślę, że w ogóle opowiem Wam, jak to wszystko wyglądało. Jeżeli oglądacie weekendowe vlogi, to widziałyście te wszystkie przygotowania. Jeżeli nie, to ja Wam podlinkuję też w opisie pod filmem filmy te weekendowe, w których były te przygotowania. Ja miałam początkowo ustalony 26 marca 2021 na operację i lekarz skontaktował się ze mną około 2 tygodnie przed operacją, czy jest szansa, żeby zmienić termin operacji na tydzień wcześniej, na 19 marca. No ja się ucieszyłam, oczywiście potwierdziłam, że jak najbardziej jest taka możliwość i tym sposobem zaczęłam właśnie sobie te wszystkie przygotowania, czyli te właśnie leki, te badania i tak dalej. Leki tydzień przed zaczęłam brać. 18 marca musiałam już być we Wrocławiu. W ogóle to jest też taka kwestia, jeżeli siedzicie właśnie w operacjach plastycznych i gdzieś tam interesował Was doktor Wysocki, on niedawno zmienił miejsce, gdzie operuje. W
wcześniej przyjmował i operowałby Polanicy Zdrój, a musicie wiedzieć, że Polanica Zdrój to jest takie polskie zagłębie chirurgii plastycznej. Mamy świetnych specjalistów i większość właśnie bardzo dobrych chirurgów plastyków pochodzi z Polanicy Zdrój, tam operowało albo się tam kształciło przynajmniej na jakichś praktykach, więc o tym mało osób słyszy, a kiedy już zaczyna się gdzieś, ja coś komuś opowiada, mówię Polanica Zdrój, to tam są dobrzy specjaliści, to jest prawda. Polanica Zdrój to jest taka polskie zagłębie chirurgii plastycznej. I właśnie w międzyczasie, jak ja w ogóle miałam tą konsultację, to jeszcze konsultację miałam w Polanicy Zdrój, a już jeżeli chodzi o operacje i wszystko, te dojazdy i tak dalej, to już było we Wrocławiu. Więc sam zabieg miałam we Wrocławiu i teraz z tego co wiem, to już pan doktor przyjmuje we Wrocławiu i później wszystkie takie rzeczy jak ściąganie gipsu, ściąganie szwów, wszystko to miałam już we Wrocławiu. Więc 18 marca, czyli dzień przed planowaną operacją, ja już musiałam być we Wrocławiu, bo miałam konsultację jeszcze taką tuż przed zabiegiem. I wtedy pan doktor jeszcze potwierdził, że moje wyniki badań są w porządku, wszystko mi opowiedział, zrobił zdjęcia przed. Jeszcze właśnie raz zrobił mi tą taką wizualizację, jak to plus minus będzie wyglądać. Porozmawialiśmy właśnie na temat tego nosa. Tutaj pozwolę sobie taką dygresję jakby wtrącić, bo też spotkałam się z takimi gdzieś tam informacjami, ktoś mi napisał, że to jest problem właśnie w głowie, jeżeli ktoś operuje nos, który jest ok, więc no myślę, że skala takiej jego postrzegania siebie i kompleksów oczywiście może być bardzo duża i dla niektórych osób taki nos jak ja miałam nie byłby kompleksem, dla innych byłby dużym kompleksem, dla innych takim średnim, to jest indywidualna kwestia, natomiast zarówno lekarz, chirurg, który wykonywał zabieg, mnie od tego zabiegu, rozmawiał ze mną na ten temat, bo on mi wprost powiedział, że tutaj różnica nie będzie jakaś znacząca i bardzo duża i czy ja na pewno jestem zdecydowana, że ja chcę ten nos operować i co się stało, że ja chcę operować, więc jakby doktor też ze mną na ten temat porozmawiał. I mi jest naprawdę bardzo ciężko, no bo to nie jest tak, że ja powiem lekarzowi, no ja jestem załamana i ten mój nos jest takim kompleksem, że ja najchętniej to bym chodziła w burce przez całe życie, tylko nie pokazywać tego nosa i COVID jest dla mnie wybawieniem, bo mogę nosić maseczki i nie pokazywać tego nosa. No nie będę ściemniać, że tak jest po prostu, to jest dla mnie kompleks, który chcę poprawić, ale to nie jest jakaś tragedia. Ale dla pewności ja to jeszcze omówiłam z drugim lekarzem, z panem terapeutą, bo jestem w czasie, już kilka miesięcy uczęszczam na terapię. Z panem terapeutą również o ten temat rozmawiałam. Oczywiście pan doktor także w ciągu naszych sesji wielu, bo nie było tak, że weszłam do niego do gabinetu i powiedziałam, panie, chcę robić operację nosa, niech mi pan powie coś na ten temat, tylko omawiamy ogólnie wszystko, co człowiekowi w głowie siedzi. I on rzeczywiście też początkowo myślał, że to jest takie moje trochę zaburzenie postrzegania siebie, ale po kilku miesiącach spotkań, kiedy już coraz bliżej zbliżała się ta operacja nosa, pan terapeuta mi powiedział, że pokazałam mu, w jaki inny sposób można myśleć o operacjach plastycznych, jak można właśnie patrzeć na siebie, postrzegać siebie, jak właśnie, że on się w ogóle nigdy nie spotkał z pacjentem, który ma takie podejście do chirurgii plastycznej i uważa, że z moim postrzeganiem siebie i poczucia kompleksów, jakby wszystko jest w granicach normy i powiedział, że okej, mam iść na tą operację nosa, życzy mi wszystkiego dobrego i widzimy się po. Więc to też mi dało takie poczucie, że ja umiem określić to, jak mój nos wygląda, mam jego rzeczywisty, realny pogląd, miałam, ale jednocześnie to wpływało na mnie w taki sposób troszeczkę negatywny i sprawiało, że miałam gorszy nastrój, gorszy humor, więc słuchajcie, no to tak Wam mówię, to nie jest taka kwestia, że ja mam kogokolwiek przekonywać do swojej racji. To jest po prostu coś, co my czujemy i wiemy, z czym będziemy się czuć lepiej, czy gorzej. Takie coś po prostu w nas jest. Omówiłam to jakby z dwoma lekarzami, tak? Bo i z terapeutą, który jakby nie miał w ogóle żadnej korzyści z tego, czy ja bym poszła na tą operację, czy nie. No i dwa, z chirurgiem wykonującym zabieg, który absolutnie mnie nie zachęcał do wykonania tej operacji, wręcz przeciwnie, próbował mnie odwieść, upewnić się, że na pewno ja potrzebuję tej operacji. No i jednak gdzieś ta operacja została wykonana, więc uważam, że to jest ok. No i właśnie tego 19 marca, w dniu operacji, miałam właśnie zjawić się, miałam plik dokumentów, które dostałam do domu, które miałam wypełnić, między innymi takie covidowe rzeczy, tego, że będę poddawana narkozie, wszystkie jakieś tam ewentualne powikłania, żebym się z tym zapoznała.
Więc wszystko to miałam taki plik dokumentów, z którym się musiałam zapoznać, wszystkie podpisać, więc to miałam pracę domową na wieczór. I właśnie dzień przed tym, 18 marca na spotkaniu, pan doktor zapytał się mnie, czy ja chcę przyjechać do szpitala trochę wcześniej, żeby zapoznać się z miejscem, czy wolę tak tuż przed operacją, wchodzę do szpitala, od razu pod nóż. Ja mówię, że wolę być troszeczkę wcześniej, żeby zapoznać się z tym miejscem. Więc doktor powiedział, żebym przyjechała na godzinę 12. Początkowo planowany zabieg miałam o 15, ale się opóźnił, ponieważ ja byłam ostatnią osobą, która miała być tego dnia operowana. W tym dniu, kiedy byłam operowana, jeszcze była jedna dziewczyna, która miała operowany nos. Klaudia, pozdrawiam. I właśnie ja byłam z tą dziewczyną na sali i ona miała operację z samego rana, więc troszeczkę widziałam to, jak ona się budzi. Rozmawiałyśmy potem, jak już się lepiej poczuła, na temat jej odczuć, a w sali obok były dwie dziewczyny, które miały robione biusty. Więc od samego rana trwały operacje i tam troszeczkę rzeczy się przesunęło i to sprawiło, że ja byłam summa summarum operowana o godzinie 17. Jeżeli chodzi o przygotowania, najgorsza rzecz, czyli wenflon. Słuchajcie, ja tak nie lubię takich rzeczy jak igły, a chodzę na mezoterapia twarzy, tu włosów, tu wszystko, tak, ale ja igieł tak nie lubię. I ten wenflon w tej ręce to było dla mnie takie coś koszmarne, że ja chciałam nagle przestać czuć, że ja w ogóle rękę mam. No ale wenflon musiał być, trzeba było tam kroplówka i tak dalej, takie sprawy. Zanim jeszcze Wam zamontują ten wenflon, to trzeba się umyć. W ogóle trzeba to zrobić tak. Najpierw z samego rana macie umyć głowę. Więc z samego rana właśnie wzięłam sobie prysznic, umyłam głowę, mogłam sobie jeszcze nałożyć jakieś kosmetyki na twarz, ale no już nie wykonywałam makijażu, no bo to bez sensu. Ale jakiś tam krem i tak dalej, filtr sobie nałożyć mogłam. A właśnie kiedy już szłam tuż właśnie do tego szpitala, że już mam się szykować na zabieg, to dostałam jakiś specjalny żel, podejrzewam, że to mogło być coś, nie wiem, antybakteryjnego czy coś takiego. I miałam się cała umyć właśnie tym żelem i już tam na miejscu w szpitalu i nie nakładać już żadnych kosmetyków, ale już wtedy włosów nie myłam, prawda? Już sobie włosy związać do tego zabiegu i umyć po prostu skórę, twarz, ciało, cała się umyć, założyć sobie takie, wiecie, jednorazowe majtki i jednorazowe takie widzianko dooperacyjne. No i czekałam sobie, ta koleżanka właśnie, która była ze mną na sali, opowiadała mi cały czas, że jak się czuje, że właśnie gardło, że ją drapie. No widziałam, że tam jej z nosa właśnie te krew leci, więc jakby troszeczkę właśnie mogłam zobaczyć, jak też będę wyglądała zaraz po i to też mi trochę pomogło, że wiedziałam, jakby wiedziałam, trochę mogłam zobaczyć, jak to będę za chwilę ja wyglądała. Na zabieg zostałam poproszona po prostu na nogach, słuchajcie, to było chyba takie najbardziej realne przeżycie, najbardziej takie jaskrawe, które pamiętam z tego szpitala, czyli ten moment, kiedy ja wchodzę na tą salę operacyjną, w ogóle były wywiady wcześniej z panią anestezjolog, z panią pielęgniarkami i właśnie pani anestezjolog zaprowadziła mnie na tą salę, tam już się panie, chyba pielęgniarki lub asystentki, tam już coś sprzątały i ja to pamiętam właśnie najbardziej, że widzę tą kozetkę, kładę się na nią, wiecie, siadam dupką i powoli się kładę, widzę nad sobą te lampy takie wielkie i tak dociera to do mnie, że ja zaraz będę operowana, to zaraz będzie się dziać. Wtedy mnie to tak uderzyło mocno i tak realnie, chyba wtedy miałam jakiś wyrzut kortyzolu. Stresowałam się jakby sama nie wiem czym, po prostu to, że to się dzieje i to jest takie duże przeżycie, ale absolutnie nie chciałam uciec z tej sali, tylko po prostu takie właśnie jakieś wyjątkowo mocne zakotwiczenie z tym, co jest tu, teraz, w tym momencie i co się zaraz będzie dziać, kiedy ja będę spać, będę nieprzytomna, co się będzie dziać, to było wyjątkowo mocne doświadczenie. No i właśnie położyłam się, pani do wenflona zaczęła mi podawać jakiś środek, który chyba był usypiający, bo właśnie kiedy ja miałam robioną operację kręgosłupa, to pamiętam, że przyłożono mi takie urządzenie do oddychania i ja wzięłam, oddychałam i naliczyłam 3 wdechy, przy 4 odpłynęłam, już w ogóle nie kontaktowałam. A tutaj pani, chyba anestezjolog, dała mi właśnie to urządzenie i powiedziała, to jest czysty tlen. Ja faktycznie tak zaczęłam oddychać i liczyć, no kurde, nie odpływam. No i druga pani właśnie podeszła, tam zaczęła mi coś w tym wenflonie i tak powiedziała, że zaraz będzie uczucie zimna, czy pieczenia, czy czegoś takiego. I wtedy ja poczułam to takie dziwne, to było takie naprawdę, jakby coś zimnego mi przez żyłę zaczęło iść. I właśnie tam pani, bo ja tak syknęłam, bo to było takie bardzo nieprzyjemne i takie faktycznie to piekło, nie?
tak syknęłam, zdrygnęłam się i pani powiedziała, że czy wszystko ok? Ja mówię, to tak dziwnie. Ona tam popatrzyła, czy aby na pewno wszystko jest dobrze. Mówi, nie, nie, to jest w porządku, to uczucie takie ma być. A to ja już, aha, ja chyba też byłam, wiecie, taka... Przez to, że ja właśnie takie silne miałam ten bodziec, że w tym momencie zaraz ta operacja się zacznie, to chyba to też spowodowało, że ja byłam taka wrażliwa na te bodźce zewnętrzne, między innymi to, że ktoś mi coś z tym wentlonem robi. Chyba po prostu to ten stres i kortyzol. I to wszystko sprawiło, że kiedy już czułam właśnie, że wiecie, cały czas mam na twarzy tą maskę z tym tlenem, no kurde, nie zasypiam, a oddycham. A zaczęłam czuć coraz bardziej, że ten płyn z tego wentlona rozchodzi mi się gdzieś tam po nadgarstku, po ręce i wtedy zaczęłam odpływać. Ale nie wiem, czy można usypiać kogoś w ten sposób dożylnie, nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, też nie dopytywałam o to. Tak czy siak odpłynęłam szybciutko, nie wiem co się działo, byłam operowana około 2-3 godzin i mam potem taki przebłysk, oczy mam zamknięte, ale czuję co się dzieje, że ja już jestem na tej mojej sali, na której się wybudzałam, tam gdzie właśnie też ta druga dziewczyna ze mną była. I że właśnie chyba była pani anestezjolog i chyba pani pielęgniarka i ja tylko wydukałam, czy ja żyję. I usłyszałam tylko taki śmiech, że haha, tak, żyjesz, żyjesz. Czy tam żyje pani, coś takiego. Ja, okej. I znowu odpłynęłam, nie? No i drugi taki moment, w którym już faktycznie zaczęłam się budzić, to było takie coś, że ja już wiedziałam, tak wiecie, nawet nie otwierałam oczu, bo wiedziałam, że po narkozie może kręcić się w głowie, może być niedobrze. Więc ja najpierw jakby umysłem, okej, że budzę się, świadomość zaczyna wracać, wiem co się dzieje, że jestem po operacji nosa, czułam, że nie jestem w stanie oddychać tym nosem, tylko ustami, dobra. Suchość ust, to mi najbardziej chyba najbardziej przeszkadzało zaraz po tym obudzeniu się, tak by to tylko czułam, tą suchość ust, języka, wszystkich tych błąd śluzowych, no bo to też jest kwestia tego, że jeżeli jest operacja robiona na nosie, no to nie będziecie tym nosem oddychać w momencie, kiedy tam wam ktoś coś robi, krew chlupie, ktoś wam majstruje tymi wszystkimi urządzeniami, tak, piłują, ścinają kość, no przecież nie będziecie nosem wtedy oddychać, więc wkładana jest rurka, intubacja tak zwana, do ust i oddychacie po prostu buzią. No i potem jak to wyciągają, to wszystko jest takie strasznie suche. Wszystkie błony śluzowe, język jest taki drętwy, usta pieką, bo są i suche, i spuchnięte. I właśnie to najbardziej mi te usta tak dokuczały. I zaczęłam powoli otwierać oczy, bardzo powolutku. Tak wiecie, ledwo coś, żeby zobaczyć i zobaczyłam, że wszystko mi wiruje. I tak bardzo zrobiło mi się niedobrze, że stwierdziłam, okej, ja tych oczu nie otwieram. I znowu odpłynęłam. Potem znowu pamiętam, że znowu ta świadomość zaczęła mi wracać, zaczęłam się budzić. I chyba pani pielęgniarka się wokół mnie krzątała i zapytała, czy wszystko w porządku. Ja powiedziałam, że jest mi niedobrze. Dała mi coś, ja nawet nie wiem, co to dokładnie było, jakiś pojemnik, że jakbym chciała wymiotować to do tego. I powiedziałam, że mam bardzo sucho w ustach. I ona mi dała chyba sól fizjologiczną i wkropiła mi to do ust. Słuchajcie, to uczucie, ja miałam wrażenie, że mój język jest jak gąbka, że ta sól fizjologiczna jak... Trochę tej wilgoci na tym języku się znalazło, to było po prostu jak takie wybawienie, to było nieprawdopodobne, wiecie, to jest kilka kropli przecież tej soli fizjologicznej, tego się człowiek nie napije, bo no, żeby nie wymiotować, ale po prostu, że coś wilgotnego w tych ustach było, to było tak nieprawdopodobne, przyjemne. No i właśnie ta pani pielęgniarka zostawiła mnie z tym pojemnikiem, do którego ewentualnie miałabym wymiotować w razie ten, no i z tą małą solą fizjologiczną. Słuchajcie, ja... w głowie po prostu. Ja tak bardzo się tym przejmowałam, że ja to mam w rękach i żeby tego nie wypuścić, żeby tej resztki soli fizjologicznej, żeby nie wylać sobie czasem na tą pościel, bo przecież ktoś mi łóżko pościelił, ktoś mnie tu przywiózł na to łóżko i ktoś się mną zajmuje, żeby kłopotu nie robić, że ja tu coś rozleję czy zapaskudzę, to ja to tak trzymałam i ja znowu odpłynęłam, zasnęłam, straciłam świadomość i potem się znowu za jakiś czas wybudziłam i słuchajcie, powoli otwieram oczy. Okej, już jest dobrze, nie chce mi się wymiotować. No, czułam się słabo, ale już wiecie, nic mi tak nie wirowało, a ja dalej trzymałam kurczowo ten pojemnik przed sobą i tę sól fizjologiczną. Słuchajcie, to jest syndrom taki jak, wiecie, niektórzy ludzie na imprezie mogą być nieprzytomni, ale piwa z ręki nie wypuszczą. To chyba mi się taki syndrom po prostu włączył, że ja mogłabym, nie wiem, lecieć w każdą stronę, ale to, co trzymałam w rękach, to trzymałam, koniec, kropka. No i właśnie poczułam się lepiej, to już sobie to odłożyłam. Też pani pielęgniarka zapytała, czy wszystko w porządku. Trochę było mi słabo, więc
Więc ja sobie tak trochę się budziłam, trochę zasypiałam, ale to już właśnie było takie nie jakby tracenie świadomości, jakby mdlenie, tylko rzeczywiście jakieś tam sobie takie zasypianie. No ale potem, jak już ta narkoza całkowicie mi zeszła, to wiecie, późno w nocy, bo kiedy zanim ja się dobudziłam całkiem, doszłam do siebie, to może była, nie wiem, godzina 21, jakoś tak. Koleżanka obok już całkiem poi, w ogóle pełna ekscytacji i wrażeń, bo też widziałam też po mnie, jak to się wszystko dzieje i tak dalej, pyta, czy wszystko w porządku, jak się czuje i tak dalej, nie? Więc miałyśmy o czym rozmawiać, rozmawialiśmy o tym, co czujemy. Słuchajcie, myśmy zasnąć nie mogły, chyba nas pielęgniarka tam coś upominały, żebyśmy były ciszej. Chyba do pierwszej w nocy, pamiętam, że od pierwszej do trzeciej to jakoś tak obie się wierciłyśmy, próbowałyśmy zasnąć, ale nie mogłyśmy, telewizję oglądałyśmy, bo ciężko jest spać, oddychając ustami. I ja się też przygotowałam na to, że będzie mi ciężko spać, więc nie denerwowałam się na to. Ja po prostu wiedziałam, że tak będzie. Jakby siedziałam na tym łóżku, w takiej pozycji szpitalnej, w pozycji półsiedzącej, bo kiedy z tego nosa ta krew i jeszcze tam jakaś chłonka wycieka, to żeby właśnie nie leciała, nie była głowa odchylona do tyłu, tylko właśnie bardziej do przodu, żeby to ściekało do opatrunku, który był pod nosem, niż gdzieś tam do gardła, wiecie, żeby to połykać, bo się wtedy po prostu robi niedobrze i można wymiotować, więc żeby to spływało sobie swobodnie. A człowiek najchętniej chciałby się oprzeć do tyłu, żeby to, wiecie, to uczucie takiej opuchlizny, żeby odpuściło, więc to jest takie odczucie, że trochę czujecie to, że ten nos jest taki delikatny, obrzęknięty, opuchnięty, więc chciałybyście odchylić się do tyłu, żeby ta opuchlizna jakby tak zaczęła schodzić, ta krew z niego, no ale no nie, no trzeba być w takiej pozycji półsiedzącej. Ja tak też spałam, nogi miałam w ogóle tak podwinięte do siebie, żeby mi te nogi nie zjeżdżały, żeby się tak zaprzeć, żeby nie zjechać całkiem, nie położyć się, tylko właśnie być w tej pozycji. I rzeczywiście ja tak zasypiałam, potem się budziłam, bo organizm próbował oddychać przez nos, nie dawał rady, więc się budził, ale na szczęście jakoś nie było to dla mnie jakieś takie tragiczne. Wręcz chyba byłam na tyle zmęczona, że ja zasypiałam. I na przykład budziłam się po 3 godzinach, sprawdzałam, która godzina, co się dzieje, ten, szłam siusiu na przykład, strasznie mi się chciało siusiu w ogóle po tej operacji. Więc siusiu, wracam do łóżka i znowu ta sama pozycja, takiej pozycji półsiedzącej, półleżącej, podkurczone nogi i znowu na kilka godzin, żeby zasnąć. I no nie był to jakoś wyjątkowo komfortowy sen, ale nie było źle, nie było najgorzej. Jeżeli chodzi o proces rekonwalescencji dalej, na drugi dzień już był jakby konsultacja z lekarzem i ściąganie tego plasterka spod dołu. Chyba tak, nie pamiętam dokładnie. Nie, plasterek jeszcze miałam, jak jechałam do domu. W każdym razie jeszcze było spotkanie właśnie z lekarzem, na którym on mówił, jak to właśnie czyścić i jak tam poszło wszystko. I co ciekawe, pan doktor powiedział, że dopiero jak otworzył mi ten nos, to okazało się, że ja miałam jakiś uraz, być może w dzieciństwie czy coś, bo pytał się mnie przed operacją nosa, czy ja miałam kiedyś jakieś takie zdarzenie, że miałam na przykład złamane, ja mówię, że nie. Okazało się, że coś tam jednak było, bo musiał mi robić przeszczep chrząstki, wymodelować dobrze ten nos. Ja mam wrażenie teraz, że mi się znacząco lepiej oddycha. Nie spodziewałam się tego, ale coś ewidentnie było na rzeczy. Być może kiedyś, nie wiem, dostałam jakąś piłką, to mi się nieraz zdarzało na WF-ie, a ja od dziecka nosiłam okulary, bo ja miałam dużą wadę wzroku, o tym też jeszcze za chwilkę Wam powiem, nos a oczy. Ja nosiłam okulary za dzieciaka, więc być może dostałam piłką i te okulary jeszcze gdzieś tam dodatkowo się odbiły. Może to jakoś wpłynęło na tą chrząstkę, ciężko mi jest stwierdzić, ale coś ewidentnie poszło nie tak w procesie mojego wzrostu i dorastania. I to przełożyło się na to, że chyba mi się gorzej trochę oddychało, co jest nieprawdopodobne, bo w życiu bym o tym nie pomyślała i nie spodziewałam się, że komfort oddychania może się tak znacząco poprawić. Więc od razu drugiego dnia jest wypis, wraca się do domu, no i się w sumie wypoczywa. Jeszcze trochę z tego nosa wycieka i w domu sobie można ściągnąć ten opatrunek. No i właśnie mam tutaj zapisane, co było konieczne do czyszczenia tego nosa, ale to też dostajecie od lekarza. Octanisept, borasol, woda morska, maść alantan i woda utleniona. I w odpowiedni sposób to było opisane, rano, wieczorem, co w jakiej kolejności, w ciągu dnia co w jakiej kolejności, alantanem sobie miałam bliznę smarować. Więc to wszystko jest również omawiane z lekarzem.
I tak na dobrą sprawę przez pierwszy tydzień to się właściwie tak odpoczywa. O dziwo nie miałam problemu ze spaniem. Ta pierwsza noc zaraz po tej operacji była właśnie taka trochę, że człowiek się był taki tu wybudzał, duszę sikać, coś się głupiego śniło. Nie wiem, czy to ta narkoza, czy to po prostu ten stres towarzyszący, czy to wszystko łączone, że ja się budziłam, bo nie mogłam oddychać nosem. A już jak byłam w domu, to ogólnie przespałam całą noc, oczywiście oddychając ustami. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli się decydujecie na operację nosa, zaopatrzyć się w zapas pomadek do ust i wziąć sobie właśnie pomadkę już na czas operacji, jak będziecie w tym szpitalu, jak już dojdziecie do siebie po tej narkozie, to żeby sobie mocno te usta natłuścić, bo są rzeczywiście suche. Przyjacielem przez cały miesiąc po operacji nosa był dla mnie właśnie poduszka w kształcie rogala, bo z tym się znacząco łatwiej śpi. Głowa właśnie tak nie lata na wszystkie strony. Ja sobie w ogóle w pierwsze dni po operacji, pierwszy tydzień spałam w pozycji półsiedzącej. Nie spałam tutaj właśnie w sypialni, tylko w pokoju, na kanapie, w takiej półsiedzącej pozycji i z tym na szyi, żeby mi ta głowa właśnie nie latała, więc kotki były pielęgniarkami, przychodziły sobie do mnie w nocy, sprawdzały, jak się czuję i właśnie oddychałam ustami. Tak mi się organizm przyzwyczaił, że aha, nie możesz oddychać nosem, to będziesz cały czas ustami. I nawet mi jakoś bardzo nie dokuczała już po którymś tam dniu ta suchość ust, tak mi się organizm przyzwyczaił do tego wszystkiego, więc też całkiem nieźle to zniosłam. I po dwóch dniach, kiedy przestało mi z nosa właśnie lecieć ta krew, to już wtedy mogłam sobie spokojnie na przykład odpoczywać w taki sposób, że leżałam sobie na płasko, z tym na szyi i czytałam na przykład książkę. I kiedy właśnie przestało mi tak z tego nosa cieknąć, po tych kilku dniach, to ja już sobie spałam tak bardziej na leżąco, ale wciąż z tym. I też nie tutaj w łóżku, nie z partnerem, bo nie wiem, tak sobie myślałam, w razie jakby jemu się coś śniło, uderzyłby mnie ręką czy co, wiecie, 15 tysięcy poszłoby, nie, więc wolałam spać sama. I po tygodniu było ściąganie gipsu, więc znowu pojechaliśmy do Wrocławia, ściąganie gipsu i ściąganie szwów. I taka właśnie jeszcze jakby konsultacja, czy wszystko tam w porządku. Ja też zapytałam jeszcze o inne kwestie, bo ja się umawiałam z panem doktorem, że przy okazji operacji nosa będę miała też robioną liposukcję podbródka. Natomiast akurat doktorowi przed moją operacją zepsuło się to urządzenie do liposukcji i nie udało się wysłać urządzenia do serwisu na czas, żeby zostało naprawione. Więc umówiliśmy się właśnie na kontakt w późniejszym terminie. Doktor się mnie zapytał, czy ma mi pieniądze oddać za właśnie ten podbródek, czy jednak wolę, żeby to zostało, że jestem zdecydowana i będę chciała robić tą operację. Ja mówię tak, że będę chciała, więc umówiliśmy się, jak to będzie wyglądać, więc tak jakby trochę już na ten temat porozmawialiśmy. No i w sumie, wiecie, doktor też widział, jak po ściągnięciu gipsu moją reakcję i właśnie doktor mówi, że udało się zrobić ładny, mały nosek. Oczywiście on zaraz po ściągnięciu tego gipsu jest duży i ściągnięty i słuchajcie, opuchlizna z nosa schodzi nawet rok, więc to, co teraz widzicie, to jeszcze w ogóle nawet nie przypomina efektu końcowego. Ale i tak ja już jestem bardzo zadowolona i się bardzo cieszę i uważam, że dokładnie to jest to, czego oczekiwałam, więc absolutnie nie żałuję, że poddałam się doktorowi Wysockiemu i że zaufałam własnej intuicji. L4 miałam przez miesiąc, głównie z tego względu, że nie można nic dźwigać, nie można się schylać, wtedy czuć w tym nosie takie pulsowanie i takie ciągnięcie, bardzo nieprzyjemny efekt. Każda zadyszka powodowała taką bolesność tego nosa, to nie bolało jakoś strasznie, ale czuć, że to nie było dla nosa obojętne. No i przez pierwszy miesiąc nie można zakładać nawet okularów przeciwsłonecznych. A wiecie, że ja jednak dużo czasu spędzam w ciągu dnia na zewnątrz, bo jeżdżę samochodem i okulary przeciwsłoneczne są dla mnie czymś bardzo, bardzo ważnym, bo jak mnie oślepi słońce, no to stwarzam zagrożenie na drodze. I ogólnie potem po tym tygodniu, po ściągnięciu gipsu, prawie przez miesiąc, chciałam przez miesiąc spać z tym na szyi, już normalnie tutaj w łóżku, ale właśnie żeby spać z tym żeby nie na boku, tylko na plecach, ale powiem, i o ile już mogłam, dałam radę oddychać nosem, to miałam takie coś, że już nie dawałam rady spać na plecach, bo ja ogólnie nie umiem spać na plecach. I ogólnie, jeżeli byłam świeżo po tym zabiegu,
to mój organizm był taki zmęczony, wymęczony, potrzebował tego odpoczynku, to nawet na plecach byłam w stanie zasnąć. A w momencie, jak już ten nos się trochę zagoił i ten organizm zaczął czuć się lepiej, no to ni huhu, ciężko było zasnąć na plecach. Ja obracałam się na bok, ale wtedy na przykład czułam bardziej pulsowanie z jednej strony tego nosa, więc z powrotem na plecy, na przykład miałam problem z tym, żeby zasnąć. I nawet różnie zasypiałam, czasami zasypiałam na plecach, czasami jednak na boku, ale to cały czas w tym, żebym czasem gdzieś tym nosem, nie wiem, poduszkę się gdzieś tam nie zakokosiła czy coś, więc jednak to przez miesiąc mi towarzyszyło podczas spania, po miesiącu już zrezygnowałam, bo jakby też już było to wszystko, jest takie w miarę zagojone, w miarę wciąż bardzo uważam na ten nos i staram się, żeby niczym nie dotykać nim, ale już wydaje mi się, że mogę spać spokojnie, nie powinno nic złego się wydarzyć i szwy tutaj tylko, przy skrzydełkach i na słupku nosa miałam te, które doktor wyciągał, a szwy miałam ogólnie również w środku, przegroda nosa, tam miałam szwy rozpuszczalne i one, powiem Wam, że chyba jeszcze kilka jest, nie jestem w stanie dojrzeć tam tak bardzo głęboko, ale przynajmniej tutaj, co miałam, to wczoraj jeszcze coś tam podczas czyszczenia nosa, bo wciąż sobie go czyszczę i coś tam wypadło z tego nosa, więc jeszcze czuję, że gdzieś tam te szwy są i to są te szwy takie, które same się rozpuszczają, więc ja też czytałam, że do 2 miesięcy te szwy potrafią się rozpuszczać. Pytanie o to, jak spałam. Czyli tak jak wspomniałam wcześniej, głównie w pozycji półsiedzącej przez kilka pierwszych dni po zabiegu, a potem już na leżąco, ale cały czas starałam się spać na plecach, bo przez pierwszy miesiąc spanie na boku sprawiało, że czułam dyskomfort i też ten nos sobie puchł z jednej strony, z tej, na której spałam. Czy można kichać? Tak, ale kicha się z otwartymi ustami, żeby właśnie ciśnienie nie szło tym nosem, tylko ustami. I chciałam jeszcze Wam wspomnieć, że właśnie ziewanie i ten śmiech, który Wam wspominałam, czyli taka mimika, która sprawia, że naciągają się te mięśnie wokół ust, to sprawia, że czuć dyskomfort, bo tutaj to miejsce, gdzie są szwy, wtedy się naciąga i wtedy jest takie uczucie kłucia. Czy narkoza może nie zadziałać? Dlatego właśnie są wykonywane wszystkie badania i wywiad, żeby mieć pewność, że ta narkoza zadziała, więc no podobno zdarzają się takie przypadki, gdy narkoza nie zadziała, ale to są jakieś takie bardzo sporadyczne i myślę, że o takich obawach to już raczej trzeba rozmawiać z anestezjologiem. Ja ponieważ miałam w życiu już jedną taką operację pod narkozą, czyli operację kręgosłupa, to spodziewałam się, że raczej powinno to przebiec u mnie bez komplikacji, bo wtedy podczas tamtej operacji żadnych komplikacji nie było. Natomiast to, co bardziej mnie przerażało w temacie narkozy, narkoza niestety bardzo negatywnie wpływa na włosy oraz często też na cerę. W kwestii włosów po prostu powoduje, że wszystkie włosy przechodzą w stan spoczynku, w stan telogenu. Więc włosy przestają rosnąć i muszą wypaść i dopiero można starać się i pobudzać nowe włosy do wzrostu, więc bardzo często po operacjach można zaobserwować, że włosy bardzo silnie na przykład wypadają, że nasilone jest to wypadanie, no ale byłam na to przygotowana i przygotowywałam się w taki sposób, że przez ostatnie pół roku piłam sobie suplement Shake Your Hair of Anden. Postanowiłam najpierw spróbować sobie ten suplement, czy będzie jakiś efekt. Kiedy zobaczyłam, że efekt jest, no to stwierdziłam, że kontynuować kurację będę. I w tym pół roku zawarło się także pół roku takie, że troszeczkę też ten ostatni miesiąc, który teraz był, to też to pół roku. Czyli zaczęłam to sobie brać 5 miesięcy przed operacją i jeszcze właśnie miesiąc po operacji kontynuowałam sobie właśnie kurację tym Shake Your Hair of Anden. Natomiast myślę, że na chwilę obecną muszę sobie zrobić troszeczkę przerwy, bo zauważyłam, że strasznie mi włosy na twarzy urosły. To, że mi urosły, wiecie, na brwiach, tam na nogach, wiecie, jak ja często się teraz depiluję? No ale to powiedzmy, okej, no to machnę ręką, to się można było spodziewać. Paznokcie ładnie rosną, super. Ale ja już zauważyłam, że kurde, no wypadałoby się tak jakby ogolić, bo taki meszek, taki puszek się zrobił. To stwierdziłam, dobra, to może na jakiś czas dam sobie spokój z tym suplementem. Więc ogólnie działa, tylko no jak wiadomo, suplementacja
działa nam nie tylko na włosy na głowie, ale też właśnie na wszystkie włosy na całym ciele. I poza tym postanowiłam poddać się serii zabiegów mezoterapii skóry głowy, po to właśnie, żeby pobudzać te włosy do wzrostu. I jeden zabieg mezoterapii miałam zrobiony przed operacją i kolejny miałam niedawno. Jeszcze jeden właśnie już jestem, jakby mam zaplanowany, że gdzieś za miesiąc, za dwa miesiące mam się znowu zgłosić, więc znowu jeszcze jeden zabieg mezoterapii skóry głowy. Boli strasznie. No ale oby efekty były. Natomiast jeżeli chodzi o cerę, o Boniu, jak strasznie mnie wysypało. Ja szczerze powiem, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam w tak złym stanie twarz, jak po ściągnięciu gipsu. Ja mam wrażenie, że nie tylko ta kwestia, że nie dało się myć twarzy przez to, że była oklejona tym gipsem i tym plastrem, to jeszcze dodatkowo to, że nie było szans, żeby ta skóra się złuszczała, pracowała, ona jak, no wiadomo, ona coś tam oleju sobie produkowała, ale to nie dało się usunąć, to się mieszało z tym klejem, który był w tych plastrach, to sprawiło, że kiedy mi ściągnięto ten gips, to ja miałam wrażenie, że z godziny na godzinę mi się pojawiały nowe wypryski i one się pojawiały jakby, okej, to co było na twarzy, to na twarzy, ale takie wypryski też miałam na dekolcie zaraz po wyjściu ze szpitala, więc kwestia jednak tej narkozy, że zaczęło właśnie to wpływać na cały organizm, jakieś niedoskonałości zaczęły się pojawiać, to tak. I wciąż jakieś takie niespodziewane wypryski mi się pojawiają silniej niż zazwyczaj, więc uważam, że wciąż jeszcze tak jakby organizm musi trochę taki swój rytm odnaleźć. Więc jeżeli chodzi o niedoskonałości, to tak, zamówiłam sobie z Nati Nati nowy żel do mycia ciała i to jest żel z kwasem salicylowym i mocno oczyszczający, bo on jest oparty o sodium kokosulfate, więc żeby silnie oczyszczać sobie skórę też na ciele, nie tylko właśnie twarz, żeby pozbyć się niedoskonałości, ale też takich niedoskonałości, które gdzieś na szyi, na dekolcie, na plecach się pojawiły, głównie na dekolcie, to Wam nawet w filmie na vlogach pokazywałam. Więc właśnie takim żelem myłam się tuż po ten miesiąc pierwszy po operacji. Używałam sobie glinkę z Resivo, właśnie przede wszystkim na dekolt i ona mi się zdążyła skończyć, bo ja już ją zaczęłam używać jeszcze przed operacją nosa i widząc, że ona ogólnie działa tak oczyszczająco, to jak miałam właśnie jeszcze tu plastry na twarzy, ale dekolt mi wysypywało, to ja już ją sobie na dekolcie ją stosowałam, no i ona mi się dość szybko zużyła, dlatego kolejną maską, również właśnie z tej nowej serii Natura Siberica, po jaką sięgnęłam, to właśnie taka żelowa maska, to była taka odmiana, bo maski glinkowe ostatnio używałam, też coś tam w zapasach, jakieś maski glinkowe miałam, a stwierdziłam, okej, a może lepiej mi zadziała coś innego i zdecydowałam się spróbować taką właśnie maskę, która jest w formie żelowej i ona ma dość też silnie nawilżające właściwości, bo jest gliceryna, pantenol, niacynamid. Ten pantenol mnie przekonał tym, że ja też zaraz po zabiegu miałam no siniaki, jakieś tam właśnie takie wrażliwości na skórze, ona była dość zaczerwieniona, więc myślę tak, gliceryna nawilży, pantenol złagodzi, niacynamid usunie niedoskonałości, tak? Gdzieś mi się to wszystko w głowie dobrze układało, więc sobie właśnie też systematycznie, jak już byłam w stanie dotykać tej twarzy na tyle pewnie tego nosa, żeby nakładać sobie maseczki i je spłukiwać, no to właśnie też tą maskę sobie używałam. Ponadto punktowo na niedoskonałości olejek z drzewa herbacianego firmy Mohani. U mnie drzewo herbaciane zawsze się spisuje. Ten olejek Mohani już od dawna używam, więc tym bardziej na niedoskonałości teraz stosowałam. No i właśnie dwa kosmetyki, które też myślę, że miały duży wpływ na to, że miałam ładnie uszczelnione naczynka, to jest Peacemaker z Resibo oraz serum z witaminą C Sylveco. Zabijcie mnie, nie wiem gdzie zostawiłam puste opakowanie, byłam pewna, że je zostawiłam, żeby Wam pokazać, bo już mi się skończyło, więc puste opakowanie, a nie umiem go teraz znaleźć, ale tu gdzieś zdjęcie macie. Więc postanowiłam sobie używać tego z Resibo Peacemakera, to jest esencja i ja zazwyczaj esencję traktuję jako serum. Więc używam takich rzeczy dwa razy w tygodniu, bo ja nie chcę przesadzać z serami, nie używam ich zbyt często, bo moja cera po prostu na to źle reaguje. Jest wtedy taka bardziej reaktywna, jakby bardziej podrażniona, więc ja sobie używam tak, że na co dzień krem, a dwa razy w tygodniu takie mocniejsze kopnięcie więcej tych substancji aktywnych i wtedy serum. I to moja cera toleruje, to jest takie coś, co ja sobie wypracowałam, że to jest metoda, która się u mnie sprawdza i osobom o cerach wrażliwych też często polecam, żeby właśnie czasami spróbować tak troszkę delikatniej, spokojniej pod skórę traktować. Natomiast ze względu na to, że to jest Peacemaker, to ma być emulsja łagodząco nawilżająca. Ona była taka jakby kompatybilna z kremem z retinolem z Resibo. Więc tym bardziej, jeżeli to ma być coś takiego łagodzącego po zastosowaniu retinolu, no to pomyślałam, to nie może być jakieś takie, wiecie, żeby się na mojej cerze nie spisało. Raczej powinno być
czymś chyba bardziej a la krem, nie? Więc postanowiłam, że ja już sobie ją będę używała przed tą operacją nosa, żeby już troszeczkę te naczynka wzmocnić, tak wyciszyć tę skórę. I to sobie używałam 2 tygodnie przed operacją, codziennie, rano i wieczorem, jako właśnie krem. I do tego to serum z witaminą C, właśnie z Sylweko 2 razy w tygodniu. To jest najwyższa na chwilę obecną na rynku stężenie witaminy C, aż 10% witaminy C od najnowszej generacji, więc ogólnie też zaczęłam to używać jakiś czas przed operacją nosa. Widziałam, że mi to ładnie skórę rozświetla, ładnie wycisza grę naczynek. Moja cera też dobrze reaguje ogólnie na witaminę C, więc stwierdziłam, ok, to potem tak, biorę witaminę C sobie do ustnie, biorę tę cykloaminę, która uszczelnia naczynka, no i zewnętrznie działam łagodząco na co dzień tą emulsją i 2 razy w tygodniu wzbogacam pielęgnację tą witaminą C od Sylweko, czyli cała ta pielęgnacja przed operacją nosa była taka ukierunkowana na takie wyciszenie tej skóry i uszczelnienie naczynek. I po tej operacji nosa, kiedy już ściągnięto mi ten gips, to także najpierw w ogóle nie sięgałam nawet po serum, tylko i wyłącznie tą esencję sobie używałam rano i wieczorem, czyli jakby kontynuowałam tą pielęgnację przed, która była, żeby ta skóra nagle nie dostała takiej wariacji, że ja na nią jakiś nowy kosmetyk nakładam. O tym też sobie pamiętajcie, że jeżeli jesteście po operacji kręgosłupa, jeżeli jesteście po jakiejkolwiek operacji, nie stosować jakiegoś nowego kosmetyku, którego nigdy wcześniej nie miałyście, bo nie wiecie, czy Was nie uczuli, nie podrażni, czy nie będzie jakichś komplikacji. Tylko właśnie postawić na te kosmetyki, które skóra już zna, a najlepiej na to, co używałyście przed operacją. Czyli żeby ta skóra miała taką kontynuację, aha, dostaję to, co już znam, bo jakiś czas temu to stosowałam, było ok. I że ta skóra wtedy będzie taka bardziej się wyciszać, bardziej będzie goić te niedoskonałości. Po tygodniu gdzieś, czy półtora, już zauważyłam, że ta skóra dobrze reaguje na ten kosmetyk, ogólnie jest wszystko w porządku i wtedy sobie zaczęłam powoli wprowadzać właśnie serum z witaminą C i kiedy zauważyłam, że wciąż jest ok, skóra reaguje prawidłowo, to właśnie wtedy też wprowadziłam sobie te maski do twarzy. Najpierw było Recibo, ale ponieważ ono mi się właśnie skończyło, no bo używałam i wcześniej, i na dekolt, no to właśnie potem tą naturę Siberikę. Natomiast to serum, esencja z Recibo Peacemaker, ono mi wystarczyło na w sumie 4 tygodnie. Wystarczyło mi na 4 tygodnie, 2 tygodnie przed operacją nosa i 2 tygodnie po operacji sobie używałam, zarówno rano, jak i wieczorem. I powiem Wam, że po zakończeniu takiej kuracji moja skóra była taka bardziej czerwona, bardziej reaktywna. I teraz nie wiem, co tak naprawdę miało na to wpływ. Czy to, że ja tą esencję nadużywałam, bo używałam i rano, i wieczorem, gdzie w normalnych warunkach ja bym po nią sięgała tylko 2 razy w tygodniu na wieczór. Czy to, że ta skóra po narkozie była taka wymęczona i taka właśnie drażliwa, podrażniona, to też mogło mieć na to wpływ. Czy może coś jeszcze innego, bo jeżeli chodzi o kwestie takie związane z naszą skórą, czasami też dieta ma znaczenie, tryb życia, stres, co też przecież, no przeszłam, jakby taki zabieg jest stresem dla naszego organizmu. Więc ogólnie coś tam się takiego działo, że ta moja skóra nie miała się jakoś super fajnie dobrze, ale siniaki zniknęły mi bardzo szybko. Ja Wam się pokazywałam na Instagramie, też zachęcam szczerze do obserwowania mnie na Instagramie, macie link poniżej w opisie pod filmem, bo tam najbardziej na bieżąco wrzucam Wam wszelkie informacje, co się dzieje, jak ten nos wygląda, jak się prezentuje, więc zachęcam, żeby tam mnie obserwować. I właśnie tam dostawałam dużo od Was komentarzy, że wow, jak szybko Ci w ogóle zeszły te siniaki, że Ty wcale wielkich siniaków nie miałaś. Słuchaj, mi w ogóle tutaj nie spuchła ta część nosa, znaczy spuchła, ale tak na oczy mi nie poszło, więc czy to leki, czy to te kosmetyki, czy może wszystko razem wzięte, coś tutaj fajnie zadziałało, bo jeżeli chodzi o tą kwestię tych siniaków, bardzo dobrze to przeszłam. Czy uzyskałaś dokładnie taki efekt, jaki oczekiwałaś? Tak jak wspomniałam, opuchlizna jeszcze schodzi. Jeżeli chodzi o operację nosa, to dopiero po pół roku można jakby wstępnie ocenić, czy to, co mamy, się nam podoba, czy nie. Po pół roku ten nos dopiero przybiera taki plus minus kształt, jaki będzie miał ostatecznie. Natomiast dopiero po roku schodzi opuchlizna całkowicie. Z nosa opuchlizna schodzi bardzo długo, a na samym końcu dopiero z czubeczka.
Więc ten czubek przez najbliższy rok będzie u mnie wyglądał na taki jak kulka, będzie właśnie dość taki zadarty i wysunięty do przodu, czasami jak Pinokio, taki aż zbytnio wydłużony. To po prostu tak będzie, ze względu na tą opuchliznę. Więc tak naprawdę dopiero za pół roku będziemy mogli coś wstępnie powiedzieć, a dopiero po roku mogę tak oficjalnie powiedzieć, czy to jest to, czy to nie jest to. Chociaż z tego, co widzę i jak się czuję i tego, jak ten nos wygląda teraz, to ja czuję, że będę zadowolona. Ja już w tym momencie jestem, ja od momentu ściągnięcia gipsu już byłam zadowolona, więc uważam, że może być tylko lepiej. Pokażę Wam teraz zdjęcia, jak to wygląda. Jak wyglądał mój nos przed operacją i jak wygląda teraz, czyli półtorej miesiąca po. Sądzę, że po tych zdjęciach być może nie zobaczycie jakiegoś super efektu przed-po, bo ja nawet robiłam pracę magisterską z właśnie wykorzystaniem fotografii klinicznej w kontekście leczenia przebarwień, czyli dokumentacja fotografią kliniczną zmian i jeżeli chodzi o zdjęcia przed i po, zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest zrobić zdjęcia, które będą pokazywać efekt przed i po i uwierzcie mi, że starałam się jak tylko mogłam najlepiej, żeby zrobić takie same ujęcia, natomiast nie wiem, czy uda się to zobaczyć Wam, ale postaram się Wam mówić, na co zwracać uwagę. Na tych zdjęciach ja będę miała makijaż tych po, ale uważam, że to niewiele zmienia w kontekście kształtu i wyglądu nosa. To jest tylko makijaż i te z Was, które być może pomyślałyby, że o, że tu jest różnica bez makijaż, no to powiedzmy sobie szczerze, no makijaż nie tak działa. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś sądzi, że makijażem wykonturuje sobie twarz i zmniejszy nos, to niestety bardzo w świetle dziennym wygląda karykaturalnie, to się spisuje tylko i wyłącznie w świetle sztucznym do zdjęć, taki mocny makijaż z mocnym konturem, więc makijaż, powtórzę to, co jest znane już od bardzo dawna, makijaż podkreśla urodę, ale jej nie zmienia. Makijaż nam nie zmieni rysów twarzy, makijaż nawet wykonturowany metodą drag queen niestety realnie nam nosa nie zmniejszy. To może być wizualne zmniejszenie, oszukanie gry, światła, cieni tylko na zdjęciu czy na filmie, gdzie mam stały dostęp światła z jednej strony, obiektyw, wy jesteście z jednej strony, wiem pod jakim kątem stanąć. Natomiast jeżeli chodzi o takie życie i makijaż dzienny, użytkowy, no to się w ogóle totalnie nie sprawdza. Wystarczy, że ile razy widzimy na ulicach dziewczyny, które mają takie wykonturowane mocno policzki i każdy to widzi, że to jest kontur, a nie cień wkleśnięty policzek. Więc stwierdziłam, że bez sensu tutaj ten makijaż zmywać, bo tak czy siak, to zresztą widzicie, że taką samą mam stylizację, bo to jest robione dosłownie przed chwilą, więc stwierdziłam, bez sensu robić bez makijażu te zdjęcia i czekać do wieczora, żebym te zdjęcia sobie zrobiła, tylko wolę zrobić od razu, móc Wam powiedzieć, na co zwracać uwagę, bo tutaj makijaż nie ma zbyt wielkiego znaczenia, zwłaszcza też, że ja się nie konturuję, więc na nosie po prostu mam tylko podkład i puder. Więc tutaj jakby samo zdjęcie, bo jeżeli Was bardzo razi to, że ten makijaż jest, chociaż tutaj przyznam szczerze, jeżeli ktoś mi powiedział, że oczy inaczej wyglądają, to sobie zrobiłam botoks niedawno. To też będzie tutaj na tych zdjęciach widać. Więc najwyżej sobie zasłońcie jakąś kartką czy coś, moje wysokość, wiecie, oczy i w górę, żebyście tego nie widzieli, żeby Wam to nie utrudniało jakby sprawdzenia tego efektu, a właśnie skupiamy się na nosie. I tutaj na tym pierwszym zdjęciu myślę, że dobrze widać, że przed ten nos na zakończeniu to była taka pyrka, ta kuleczka nosa na samym końcu, ona była dość taka grubiutka. No właśnie teraz, pomimo tego, że wciąż ta kuleczka na końcu jest obrzęknięta, to widać, że dziurki w nosie są lepiej widoczne, lepiej zauważalne i ten nos zaczyna na dole taki bardziej jakby przyjmować kształt takiego trójkąta. Razem te właśnie skrzydełka nosa i ta kuleczka i cały nos bardziej właśnie ma taką podstawę jakby trójkąt, a nie właśnie jako taka kulka. Z profilu bardzo dobrze chyba najbardziej widać łuczek, czyli właśnie to, w jaki sposób nos został wyprofilowany. I tutaj zwróćcie, proszę Was, uwagę na dziurki w nosie i to, pod jakim kątem jest nos przed, końcówka nosa, dziurki w nosie są ułożone prostopadle, do twarzy, do policzka. Natomiast jeżeli chodzi o to zdjęcie po, półtora miesiąca po, to właśnie widać, że nosek jest bardziej zadarty, uniesiony do góry. I zobaczcie, że widać ewidentnie, że chociaż ta długość tej nasady nosa, tej końcówki nosa
jest taka sama, bo nos jest teraz po opuchnięty, to dziurki w nosie mam znacząco mniejsze niż te, co miałam przed. O, tutaj to widać jeszcze lepiej. Zobaczcie, przed, jeżeli chodzi o tą taką jakby podstawę nosa, wiecie, samo to zakończenie, tam gdzie mamy końcówkę nosa i dziurki w nosie, to zwróćcie uwagę, że dziurki w nosie zajmują 2/3 długości tego zakończenia nosa. Jest dziurka w nosie, potem tylko kawałek skóry i końcówka nosa. Natomiast w tym momencie, nie dość, że profil jest znacznie ładniejszy tego nosa, przynajmniej w mojej opinii, bo ja taki chciałam właśnie taki łuk i lekkie zadarcie, to zauważcie, że dziurki w nosie zajmują tylko połowę tej przestrzeni do zakończenia, do końcówki nosa. I właśnie ten kawałek skóry, który jest taki dość szeroki na tym zakończeniu pomiędzy dziurką nosa a samą końcówką, jest szeroki dlatego, że to jest właśnie opuchlizna. Więc spodziewam się, że tutaj właśnie ten nos jeszcze może znacząco zmaleć, być może nawet o połowę, przynajmniej tak jak sobie patrzę na to zdjęcie, bo tutaj właśnie dobrze widać, że ta opuchlizna mocno trzyma. Wiecie, nie jest możliwe, żeby lekarz zrobił z takiej cienkiej skóry nagle grubą, bo skąd on by to wziął, skoro nie robił żadnego przeszczepu skóry? To jest właśnie opuchnięcie. Tak to właśnie wygląda. No ale uważam, że twarz po prostu nabrała całkowicie innych proporcji i innego wyrazu, takiego mniej zmęczonego, bardziej świeżego, z innym profilem. I właśnie ten profil, który mam teraz, jest w mojej opinii bardziej harmonijny i właśnie taki, jaki chciałam mieć. Tu jeszcze takie z pół profilu zdjęcia. No też wydaje mi się, że tak w pierwszej chwili może się wydawać, a niewiele widać, a ładniejszy makijaż zrobiony, ale prawda jest taka, że to właśnie nos jako centrum twarzy też wpływa na to, jak postrzegamy inne osoby. Tutaj właśnie podobnie. I zobaczcie też na te dziurki w nosie. Uważam, że właśnie po tych dziurkach w nosie też dużo można zobaczyć, jak właśnie ten nosek przez to tylko, że jest zadarty i taki ładniejszy na dole, to całkowicie, że się te proporcje twarzy jakoś pozmieniały. O, i teraz od dołu to również spojrzenie przede wszystkim na dziurki w nosie. Możecie też zobaczyć, jak blizna wygląda te półtora miesiąca po, więc jest już bardzo blada. Myślę, że gdyby nie taka perspektywa, to być może nawet nie zauważyłybyście tej blizny. I śmiem sądzić, że udało mi się tutaj zrobić rzeczywiście ten sam kąt tego właśnie ujęcia twarzy, bo to widać po ustach, że jest takie samo ułożenie, taka wiecie, jakby perspektywa ust i perspektywa, jak się patrzy na oczy, czy rzęsy, czy brwi, to wszystko jest pod tym samym kątem, to samo ułożenie, a właśnie nos jak wygląda inaczej. Przede wszystkim, jak miałam wcześniej duże, długie dziurki w nosie, długie, bo ta końcówka nosa była długa, no i właśnie te dziurki przez to też takie dość były długie. No i zobaczcie, że delikatnie widać, że jedna z tych dziurek w nosie jest taka jakby troszkę węższa. Być może to miało wpływ na to, że coś tam w tym nosie się działo. No i tutaj po już to półtora miesiąca po, to widać, że te dziurki w nosie są krótsze. Tutaj również spojrzenie z drugiej strony, które uważam, że udało mi się to zdjęcie dobrze zrobić, bo chociażby patrząc na usta. Faktycznie teraz miałam aparat bliżej, no bardzo ciężko jest zrobić takie zdjęcia kliniczne przed i po, więc to jest jakby mój błąd, ale perspektywa jest, wydaje mi się, bardzo porównywalna, bo chociażby popatrzcie na usta, na dolną wargę, że jest właśnie niemal identyczne ułożenie. I zobaczcie, jaki ten nos był długi. On właśnie w tej perspektywie sięga jakby prawie, że do tych ust. A po, na zdjęciu po, widać, że ten nos jest ewidentnie krótszy. Widać przestrzeń tą, która jest między nosem a górną wargą. I tam jest jeszcze puste miejsce, więc widać to ewidentnie, o ile ten nos został skrócony. I podczas uśmiechu, czyli to, co było moim największym kompleksem, czyli to, jak ten nos się właśnie układał podczas uśmiechu. Niby tutaj nie ma wielkiej zmiany, ale uważam, że kiedy patrzy się na jeden i drugi nos, to po prostu przed on jest ostrzejszy. Rysy twarzy są ostrzejsze. Dlaczego? Ponieważ
On od samej nasady, pomiędzy oczami, od samej góry, ten nos już był wysoki, smukły i ostry. Tutaj padał często cień, który owszem można było sobie w jakiś sposób tam światłem zmniejszyć, zminimalizować, co też zdarzało mi się robić chociażby na filmach, ale tutaj macie przy takim jednolitym świetle, jak to właśnie wyglądało, że rysy twarzy się wyostrzały przez tą grę światła i cienia, że ten nos był wysoki i ostry, a tutaj właśnie po, kiedy światło rozprasza się całkowicie inaczej i ten nos po prostu taki jest bardziej symetryczny, wciśnięty jakby w twarz, no nie jest taki wysoki. Po, ojej, właśnie to jest to, słuchajcie, co mi się w tym moim nosie nie podobało. Zobaczcie, że jak wcześniej Wam mówiłam, że nos przed był równolegle, przepraszam, prostopadle, ja i matematyka, był prostopadle do policzka, do twarzy, tak podczas uśmiechu, napinania się mięśni, końcówka nosa szła w dół. Robiła się taka ostra strzała. Nie dość, że wtedy ten garbek się uwydatniał, końcówka nosa ciągnęła w dół, dziurki w nosie robiły się jeszcze dłuższe, bo cały ten nos ciągnął w dół i właśnie tutaj widać, że ta końcówka nosa, ona jest aż w dół w porównaniu do twarzy, a w tym momencie podczas uśmiechu jest ten nosek nawet taki ociupinkę zadarty, wygląda to rzeczywiście, że cała twarz się śmieje, nie tylko, że o, usta się śmieją, a nos jest posępny, tylko właśnie cała twarz się śmieje i to jest efekt, który bardzo mi się podoba. Tutaj to samo, tylko od drugiej strony, no i też zwróćcie uwagę na wielkość dziurek w nosie. Kiedy pokazałam Wam zdjęcia w dniu ściągnięcia gipsu, przed i po właśnie, ale jakby w dniu ściągnięcia gipsu, jak ten nos wygląda zaraz po ściągnięciu gipsu, chwaliłam się też tymi zdjęciami na jednej z grup dotyczących operacji plastycznych, dostałam bardzo dużo takich negatywnych słów, że ten nos jest brzydki, że w ogóle jak to wygląda i że ten nos, czy mnie to nie przeraża, że on jest grubszy niż wtedy, kiedy był przed. Więc tutaj uspokajam to, że ten nos jest gruby, to jest kwestia właśnie opuchlizny, która niestety będzie schodzić przez aż rok. Więc to nie jest możliwe, że w dzień ściągnięcia gipsu ten nosek już będzie taki, jaki będzie finalnie, on jeszcze się będzie układał. Jeżeli lekarz ścina nos, ściera, piłuje, skraca, no to nie jest to możliwe, żeby nagle zrobił grubszy ten nos, ale no, nasz organizm jest taki, że żeby się zagoić, musi być stan zapalny i to sprawia, że wszystkie tkanki, skóra i tkanki, które są pod skórą, to wszystko mocno puchnie i niestety dlatego ten nos wygląda na grubszy, zaraz w dniu ścięcia gipsu. Ale tutaj już półtorej miesiąca po możecie zobaczyć, że ten nos zaczyna jakby wracać do stanu przed, jeżeli chodzi o szerokość, ale wciąż on jeszcze spuchnięty jest, wciąż nie jest to jeszcze efekt ostateczny, zwłaszcza to widać po tej końcówce nosa, że ona jest taka nabrzmiała. No i myślę, że to środkowe zdjęcie też właśnie bardzo fajnie pokazuje, że ja wcale nie miałam wiele siniaków. To jest to, co Wam mówiłam o tej pielęgnacji mojej, że była taka ukierunkowana na działanie łagodzące, uszczelniające naczynia. Fakt faktem widać, że jestem umęczona, że mam wysyp niedoskonałości, który się jeszcze w kolejnych dniach nasilał, ale jeżeli chodzi o sam poziom, ilość spuchnięcia i tych siniaków, to uważam, że jest bardzo, bardzo w porządku. Owszem, tutaj, jeżeli chodzi o porównanie przed i te półtora miesiąca po, nie widać jakiegoś spektakularnego efektu, jeżeli chodzi o tą grubość nosa, no ale to jest tylko półtora miesiąca po operacji nosa. Czym jest półtora miesiąca po w porównaniu do roku, podczas którego właśnie ten nos mi się będzie zmniejszał, więc no to jeszcze muszę poczekać, ale ewidentnie sądzę, że widać po tym zdjęciu, że ten nos przede wszystkim będzie mniejszy, nie ma się co obawiać, że on jest gruby zaraz w dniu ściągnięciu gipsu. No słuchajcie, tydzień po operacji nosa ciężko oczekiwać, żeby nie było opuchlizny. I tu jeszcze na tym zdjęciu Wam chciałam pokazać to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jak ten nos się zachowywał podczas uśmiechu. Zobaczcie najpierw na te zdjęcia, które są poniżej, w spoczynku, jak nos wyglądał z profilu. Tutaj bardzo dobrze widać, chociażby po dziurce w nosie, że przed nos był, końcówka nosa
prostopadle do policzka. W momencie, kiedy się uśmiechałam, czyli zdjęcie powyżej, nos ciągnął w dół. Końcówka nosa jest niżej niż skrzydełko nosa. Chociaż jak zobaczycie znowu przed, końcówka nosa w spoczynku była na równi ze skrzydełkiem, a podczas uśmiechu dochodziło do takiego wyostrzenia tego nosa, czyli ta końcówka jeszcze ciągnęła w dół, była poniżej jak skrzydełko nosa i to sprawiało, że taki był ostry i zauważalny ten nos, taki mocny. W tym momencie w spoczynku ten nosek jest zadarty, podczas uśmiechu on wciąż lekko jest zadarty, ale znacząco mniej. Przede wszystkim to w uśmiechu widać, jak inaczej całkowicie on pracuje, jak inaczej on się układa. I to jest właśnie ta mina, ta mimika, na której mi zależało. Za jaki czas końcówka nosa ma opaść? Końcówka nosa opada najdłużej, minimum ten rok, natomiast spotkałam się z opiniami, że nawet półtora roku trzeba było czekać, żeby ta końcówka opadła. Jeżeli chodzi o mnie, ja bym się nawet nie pogniewała, jakby to zostało tak jak teraz, bo ja nikt nie miał nosa zadartego i mi się to bardzo podoba, jaki mam efekt teraz. I jak dla mnie ten efekt jest całkowicie w porządku. Jeżeli opadnie, to opadnie, jeżeli zostanie, to zostanie. Akurat tym się najmniej przejmuję. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru miejsca zabiegu chirurga? Tutaj tak naprawdę nie ma jednej jakby metody. Jedyne, co od siebie mogę polecić, to właśnie to, żeby stale obserwować rynek. Ja byłam mega szczęściarą, fuksiarą, że w jakiś sposób ja sobie czytałam te opinie na przestrzeni tak wielu lat, bo ja studia skończyłam 5 lat temu, więc mogę śmiało powiedzieć, że kilka lat zajęło mi szukanie tego swojego lekarza. Może nawet 5 lat, no nie wiem, nie pamiętam na którym roku studiów tak wpadło na ten pomysł, że poczytam sobie coś, jakieś opinie. Natomiast ja bym na pewno nie polecała czegoś takiego, że o, oszczędziłam pieniądze, myślę od dawna o operacji nosa, to teraz siądę na internecie i znajdę tego lekarza, do którego chcę iść i się do niego umówię. Bo po pół roku, po roku opinie o tym lekarzu mogą być zgoła inne, mogą wychodzić jakieś kwiatki, jakieś dziwne doniesienia, niepokojące treści. Coś takiego się zdarza, jeżeli chodzi o chirurgię plastyczną. Myślę, że to jest kwestia tego, jak w Polsce chirurgia plastyczna jest postrzegana, że z jednej strony są osoby, którym się wydaje, że chirurgia plastyczna to jest właśnie coś takiego jak zabieg u kosmetyczki, jak paznokcie, że o, po prostu pójdę i będę mieć, że wybiorę sobie ten nos jak, nie wiem, tak jak wizualizację zrobię i pójdę ze zdjęciem, chcę mieć taki nos, albo wezmę zdjęcie jakiejś celebrytki i pokażę, chcę mieć taki nos. No to niestety tak nie działa. I właśnie przez to, że jest mało informacji na temat tego, jak działają różnego rodzaju zabiegi chirurgii plastycznej, że się o tym mało mówi, że się często od tego odwadza jakby osoby, które chcą się temu poddać, to bardzo mało jest informacji na ten temat. Dziewczyny albo o tym nie mówią, albo się kryją, albo właśnie tylko w jakichś konkretnych miejscach, jak jakieś fora, czy grupy, czy aplikacje się wypowiadają. I to wszystko sprawia, że jest dużo niewiedzy w temacie właśnie chirurgii plastycznej i bardzo łatwo jest poddać się jakiejś takiej chwilowej fali, chwilowej jakimś trendzie na jakiegoś jednego lekarza, a za jakiś czas może się okazać, że coś było nie w porządku. Stąd bardzo serdecznie zachęcam, że jeżeli już w tym momencie myślicie o jakiejś operacji, ale na przykład myślicie, że to bez sensu w tym momencie już szukać sobie lekarza, bo i tak nie macie funduszy, nie, to wcale nie jest bez sensu. Siądźcie sobie, poczytajcie tak z ciekawości, zapiszcie sobie jakieś tam nazwiska lekarzy, którzy Was interesują i na przykład wróćcie do tematu za pół roku i zobaczcie, jak zmieniły się te opinie, czy wciąż jest ten lekarz na fali, czy może już nie. Kolejna ważna kwestia, czy wada wzroku wyklucza operacja nosa? Ogólnie wada wzroku nie wyklucza operacji nosa, ale warto mieć to na uwadze, że przez 3 dni po operacji nosa nie można zakładać soczewek, a okulary do takiego stałego noszenia, korekcyjne, dopiero po pół roku. Ja dopiero po 4 tygodniach od operacji dostałam zalecenie od lekarza, że mogę zakładać okulary przeciwsłoneczne, ale przyznam szczerze, że i tak się boję, więc noszę ze sobą w samochodzie, wożę ze sobą czapkę z daszkiem. I na chwilę obecną, na tą taką wiosenną porę, gdzie słońce raz jest, raz go nie ma, czapeczka z daszkiem mi w zupełności wystarcza.
Natomiast myślę, że gdyby było już takie słońce, że czapka z daszkiem będzie niewystarczająca, no to wtedy sobie założę okulary. Ale dopóki nie muszę tych okularów zakładać, żeby mi się, wiecie, coś jednak tam nie odcisnęło, to jednak czapeczka z daszkiem mi pomaga. A jestem półtora miesiąca po, od miesiąca, 4 tygodnie, dopiero 4 tygodnie po operacji mogłam zacząć nosić okulary, ale nie takie właśnie, że korekcyjne cały czas, tylko właśnie tak z doskoku okulary przeciwsłoneczne w sytuacji, gdy muszę, gdy potrzebuję. I dlatego też ja zrobiłam sobie operację wzroku, korekcję wzroku przed tą operacją nosa. Pomiędzy korekcją wzroku a operacją nosa zaleca się odczekać pół roku. Stąd też właśnie najpierw na spokojnie zrobiłam sobie porządek z oczami i w tym momencie nie muszę się martwić, czy okularami korekcyjnymi, czy soczewkami kontaktowymi, tylko właśnie to mi głowy w ogóle nie zaprząta. Natomiast przyznam, że ja miałam tak dużą wadę wzroku, bo ja miałam minus 5,5 i minus 7, jakoś coś takiego. To była na tyle duża wada, że gdybym miała 3 dni żyć bez soczewek czy bez okularów, to ja bym się chyba zabiła o własne nogi, bo to była tak duża wada, że ja rozróżniałam tylko plamy kolorów, a żadnych kształtów, żadnych wiecie, tam rzeczy po prostu. Ja byłam całkowicie ślepa, więc 3 dni byłyby dla mnie męczarnią, ale to zależy też, kto ma jak dużą wadę wzroku. Też dostałam pytanie, chciałabym skorygować przegrodę nosową i chciałabym wiedzieć, na co się przygotować. Więc sądzę, że już dużo z tego filmu wyniesiesz, natomiast myślę, że warto rozgraniczyć, że korekta przegrody nosowej to nie jest to samo, co całkowita korekcja nosa, bo znam przypadki, gdzie wyprostowano komuś przegrodę nosową, ale cały nos został krzywy, asymetryczny w jedną stronę. Ten nos był wcześniej krzywy w taki sposób, że był skrzywiony, a teraz jest po prostu krzywy na jedną stronę, więc on wciąż, ten nos nie wygląda symetrycznie. Owszem, tej osobie oddycha się znacząco lepiej, jest to mężczyzna, więc jakby też jego tak bardzo nie interesuje kwestia urody i wyglądu. Natomiast no, widać, że to jest nos, który nie jest idealny, więc jakby to też myślę, że warto brać pod uwagę, że to, że będzie się miał operowaną przegrodę nosową, nie znaczy, że od razu wasz nos potem będzie taki, jak właśnie po całkowitej korekcji nosa CKN, czyli właśnie tym zabiegu, gdzie poprawiana jest nie tylko przegroda, ale właśnie również wszystkie chrząstki, piłowane kości, łamany jest ten nos, jeżeli trzeba, więc to są różne całkowicie zabiegi. Po jakim czasie można wrócić do ćwiczeń? Przyznam, że o to nie pytałam, natomiast sądzę, że to jest pewnie jakiś czas około miesiąca, że można wrócić do pierwszych lekkich jakichś aktywności, z tego względu, że właśnie ja do pracy mogłam wrócić po 4 tygodniach, a ja też mam taką pracę, że troszeczkę w pracy, no może nie jakoś dźwigam jakieś straszne ciężary, ale no i czasami komuś coś muszę przynieść, to czy się schylić, to jednak jest takie, że mogę to sobie już spokojnie po miesiącu wykonywać. Dlaczego nie można tego zabiegu łączyć z lip liftem? Lip lift, czyli chirurgiczne usunięcie skóry pod nosem celem wywinięcia, podniesienia do góry górnej wargi. Chcę sobie ten zabieg zrobić. Rozmawiałam właśnie z doktorem na temat tego zabiegu i mówiliśmy się, że to będzie też następne, co będę robić przy okazji tej zaległej liposukcji podbródka, ale tego nie można robić z całkowitą korekcją nosa z tego względu, że tutaj nos musi się ułożyć, musi się zagoić, i dopiero wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jak ten nos, który będzie naszą podstawą, jest zamocowany do reszty twarzy, to dopiero wtedy możemy majstrować coś z ustami, żeby tutaj po prostu podczas procesu rekonwalescencji nie doszło czasem do jakiejś asymetrii. Dodatkowo myślę, że jest to ważne o tyle, że ja mam asymetrię nosa, co pewnie widziałeś się po tych zdjęciach, że on skręca w jedną stronę. Lekarz mi powiedział, że tego się niestety w moim przypadku nie zniweluję operacją nosa, bo u mnie ta asymetria jest stąd właśnie, że ja miałam problem z oczami, mam jedną gałkę oczną mniejszą, drugą większą, stąd zrobiła mi się asymetria na twarzy, no i nosem się tego nie wyprostuje. Ale dzięki temu, że ten nos w tym momencie jest mniejszy, to też ta asymetria nie jest aż tak mocno zauważalna, po prostu złagodziły się rysy twarzy i to też aż tak mocno się nie rzuca w oczy, więc wiedziałam, że tą taką asymetrię mogę troszeczkę zmniejszyć jej widoczność też operacją nosa na mniejszy i to też mnie bardzo cieszy. Pytanie, jak podoba się nowy nos Adrianowi? Najpierw stwierdził, że w ogóle on efektu nie widzi i
skoro nie widać efektu, to po co przepłacać? No i owszem, jak najbardziej, tylko że ja nie zrobiłam operacji nosa dla niego czy dla kogokolwiek, tylko dla siebie, a ja efekt widzę. Natomiast w momencie, kiedy gdzieś po miesiącu ten nos zaczął właśnie maleć, opuchlizna powoli zaczęła schodzić, to ja widziałam, że Adrian tak się przypatruje i mówi, kurde, no jest inaczej, coś jest inaczej, tak nie mogę się przyzwyczaić. Ale jak się już przyzwyczaił, to stwierdził, że no ładny ten nos. Dlaczego zdecydowałaś się na całkowitą korekcję nosa, a nie korektę kwasem? Tutaj jest właśnie kwestia tego, że mój nos był wysoki, długi i tego nie można skorygować kwasem. Skorygować kwasem można końcówkę nosa, właśnie nadbudować ją, żeby ona stała się taka bardziej zadarta, ale jednak objętościowo to wciąż by wielkość tego nosa zwiększyło. Więc suma summarum efekt byłby taki, że ten nos może miałby ładniejszy profil, ładniejszy kształt, ale on byłby jeszcze większy niż to, co miałam. A ja chciałam nos zmniejszyć i przy okazji wymodelować. Natomiast jakby on nie był wymodelowany, tylko byłby po prostu mniejszy, to i tak uważam, że on by mi się podobał. Chciałam, żeby był mniejszy, mniej wysoki na wysokości, krótszy na końcu. Tego się kwasem nie zrobi. Jedyną bezpieczną metodą aktualnie na to, żeby skrócić ten nos i zmniejszyć, jest właśnie całkowita korekcja nosa. I to, że ten nos jest poddawany operacji, nie znaczy, że ta zmiana będzie jakaś katastrofalna, co widziałyście po tych zdjęciach aktorek. To może być czasem naprawdę delikatna zmiana, ale nie da się tego zrobić inaczej. Swego czasu było głośno o kortyzonie krystalicznym, czyli sterydach w zmniejszaniu nosa, ale to nie jest bezpieczna metoda. I ja Wam tutaj przeczytam post doktora Samira Ibrahima z Mandala Beauty Clinic, na jego Instagramie znajdziecie ten post, co właśnie tutaj pisał o tych sterydach i z tego co wiem, jest to nie tylko głos tego pana doktora, również spotkałam się, że inni lekarze chirurgii plastycznej tak się wypowiadają na ten temat. W ostatnim czasie jesteśmy zasypywani pytaniami o niechirurgiczną korektę nosa lekiem sterydowym, ładnie nazywany kortyzon krystaliczny. Leki sterydowe podane do tkanek powodują atrofię, czyli zanik tkanek zarówno tkanki podskórnej, chrzęstnej i kostnej. Lek podany do skóry działa przez wiele dni. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zahamować jego działania w tkankach. Będzie ją po prostu rozpuszczał. Podawanie leku sterydowego do nosa celem wyszczuplenia może spowodować zanik tkanki chrzęstej i kostnej, a po wielu latach nos może się po prostu zapaść. Kolejnym powikłaniem, które jest opisywane w literaturze, to utrata widzenia po podaniu sterydu w nos. Leki sterydowe mają wiele powikłań, stąd muszą być używane tylko i wyłącznie w sytuacjach do tego koniecznych, celem leczenia, a nie estetyki. Pamiętajcie, drodzy pacjenci, leki sterydowe powinny być podawane tylko i wyłącznie przez lekarzy i tylko w sytuacjach tego wymagających. Nie ma drogi na skróty. Pewne mankamenty nosa możemy zniwelować kwasem hialuronowym, ale zwężenie i zmniejszanie nosa pozostawmy chirurgom plastycznym podczas operacji. Niestety niewiele kolegów z chirurgów plastycznych mówi na ten temat. Na pochwałę zasłużył sobie kolega Piotr, doktor Osuch Klinik, który mówił o tym parę dni temu. Dołączam do postu obrazy, przykładowe wiadomości, zapytania, które dostajemy na ten temat. No to tutaj będziecie mogli sobie zobaczyć. I jeszcze chciałabym Wam przeczytać w temacie właśnie korekty nosa kwasem hialuronowym, którą ja w ogóle nie brałam pod uwagę. Natomiast też jest to screenshot z bardzo znanego, właśnie bardzo znanej pani kosmetolog tutaj u nas na Śląsku, która zajmuje się przede wszystkim wypełnianiem ust, wolumetrią, nie tylko. I ta pani, Art of Beauty Katowice, ona się szkoliła nawet u samej dr Toma z Moskwy, czyli mistrzyni nici i właśnie Foxy Eyes przy pomocy nici, ostrzykiwania, wypełniania, więc ta dziewczyna tam się szkoliła. I słuchajcie, co ona odpowiada na pytanie, czy możecie napisać coś więcej o tym, dlaczego nie dla korekcji nosa kwasem hialuronowym. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na naszej twarzy. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo podania preparatu donaczyniowo. Około 70% niedokrwienia martwicy zaczyna się właśnie od nosa. Pamiętajmy, że nie tylko zatkane naczynie może spowodować niedokrwienie, ale również okluzja, ucisk. Kwas hialuronowy usieciowany, który podajemy, jest bardzo gęsty. Daje ładny efekt zaraz po zabiegu, natomiast po wygojeniu, kiedy zrobi się miękki, w wielu przypadkach spływa na boki nosa, poszerzając go. Ostatnimi czasy pojawiły się zabiegi z nićmi, których również jesteśmy przeciwnikami, po wielu szkoleniach i spotkaniach z wieloma powikłaniami. Nigdy nie wprowadzimy tej usługi do naszej kliniki. Nici po wygojeniu dają około 10% efektu, czyli jest to minimalny efekt. Tworzą wzrosty, blizny w tkankach, pękają, prześwitują.
Chirurdzy nie chcą się podejmować operacji plastycznych po niciach. W wielu przypadkach trzeba je usuwać chirurgicznie. Wiemy, że jest wielu zwolenników, jak i przeciwników. My oczywiście nie narzucamy nikomu zdania. Nasza opinia opiera się na naszym doświadczeniu. I właśnie odnośnie tego, że potem chirurdzy nie chcą takiej mocy operować, czy się obawiają. Dlatego właśnie postanowiłam, że nie bawię się w ten kwasów hialuronowy, ja nawet nie próbuję. Bo ostrzykiwanie sprawia potem duże ryzyko komplikacji. Więc jeżeli ja miałam w głowie jednak, że wolę iść raz i zrobić porządek z tym nosem, to wolę udać się właśnie na operację i mieć ten nos, że tak powiem, czysty, nietknięty żadnym kwasem hialuronowym czy innymi wypełniaczami, bo to by mogło sprowadzić, że byłaby trudność w operacji takiego nosa i większe ryzyko komplikacji czy powikłań. Z tego względu, idąc na operację nosa, jakby no wiadomo, trochę się obawiałam jakichś komplikacji, powikłań, ale wiedząc, że jestem w dobrym zdrowiu, że ten nos był nietknięty żadnymi wypełniaczami, wiedziałam, że raczej to ryzyko jakichkolwiek komplikacji jest znikome. Dostałam też taki komentarz, jedna dziewczyna dywagowała, że mój nos jest niemodny, ponieważ nie pamiętam dokładnie jak to było, że on powinien, żeby być taki w trendach tego roku, powinien mieć na końcu kuleczkę, albo właśnie cały być słupek i bez kuleczki. Ja się nawet to jakoś nie chcę odgrzebywać tej wiadomości i nie wczytywałam w to, bo wydawało mi się to bardzo takie właśnie dziwne, że ktoś patrzy na operację nosa pod kątem mody. I rzeczywiście, chyba to chodziło o to, żeby powinna być w tym sezonie najmodniejsze nosy, to są te, które mają kuleczkę na końcu. Natomiast osobiście w ogóle nie patrzyłam pod tym kątem, jaki jest w tym momencie trend. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja chciałam, żeby doktor dobrał mi nos tak, jak uważa to za słuszne, bo podoba mi się jego estetyka i wiedziałam, że to, co on mi zrobi, to będzie ok, bo on ma tutaj najlepszą wiedzę odnośnie tego, jak robić nosy, żeby one były dopasowane do danej twarzy. Ponadto, nie wiem, czy z niskim nosem z kuleczką byłoby ok? A może mi się jeszcze kuleczka zrobi? Ja nie wiem, bo jesteśmy dopiero dość krótko po tej operacji nosa, dopiero kiedy skończy się wszystko zagoi, to wtedy będę mogła coś więcej powiedzieć, czy ta kuleczka jest, czy może jej nie ma. Kolejna kwestia też taka, że lekarz najlepiej widząc, jakie są te krząstki i kości, wiedział, czy da się zrobić kuleczkę, czy da się zrobić prosty nos i tak dalej. Więc słuchajcie, jak ja przeczytałam, że ktoś ma rozkminkę na temat tego, że mój nos jest niemodny, ja nie wiem naprawdę czasami co w głowach ludzi siedzi, bo przecież to osoba, która jest operowana, ma być zadowolona i ma się dobrze czuć z danym nosem. Wiadomo, że każdy z nas ma inną twarz, inną budowę, inną mimikę. Każdej osobie pasuje coś innego. Jeżeli ta osoba chce mieć kuleczkę na końcu, to ona idąc do lekarza mówi: proszę pana, chcę z taką kuleczką, proszę, żeby pan postarał się taką zrobić, jeżeli będzie taka możliwość, ale ja w ogóle nie mam żadnej takiej potrzeby, czy ma być kuleczka, czy nie kuleczka, czy kuleczka będzie modna w tym sezonie, czy będzie w następnym, a może będzie trójkącik za 2 lata. No nie, po prostu ja nie czaję tego. Też bardzo często w temacie chirurgii plastycznej spotykam się z takim stwierdzeniem, że wszystkie laski po operacjach są takie same. Jakby to jest związane z tym, że mamy pewien kanon urody. Słuchajcie, to jest coś ciekawego, ale kanon, nie wiem czy wiecie, co to w ogóle jest kanon. Co to jest kanon? Słuchajcie, kanon w starożytnym Egipcie to był taki kij, który służył do odmierzania czegokolwiek. Jeden kanon to był jeden kij, dokładnie ten konkretny kij. I nam to zostało do tej pory właśnie takie pojęcie, że na przykład kanonem piękna to jest coś tam konkretnie, co oczywiście zmieniało się na przestrzeni lat, bo wiadomo, że na przykład rubensowskie kształty w latach poprzednich były modne, a w tym momencie mamy raczej modę na bardziej szczupłe sylwetki, chociaż to też się zmienia, bo coraz bardziej na przykład idziemy w taką naturalność, takie przełamywanie barier i tego, że każda z nas jest piękna, niezależnie od swoich mankamentów. No, to jest bardzo ciekawe, jak z roku na rok zmieniają się te kanony piękna. Natomiast jeżeli chodzi o twarz, to nie od dziś wiadomo, być może kojarzycie, że już nawet Max Factor makijażem starał się dążyć do pewnego rodzaju symetrii twarzy. I nie tylko on, ogólnie rzeczywiście to w badaniach jakby takich bardziej, nie pamiętam, socjologicznych chyba, wychodziło na temat tego, co my postrzegamy jako ładna twarz. I okazało się, że pewne symetryczne elementy części naszej twarzy, pewnego rodzaju konkretne odległości, proporcja pomiędzy oczami, nosem, ustami, odległość pomiędzy brwiami, jak są szeroko oczy rozstawione, jaka jest proporcja czoła, nosa, ust,
górnej, środkowej, dolnej części twarzy, do jej szerokości. To wszystko wpływa na to, jak my czyjąś twarz odbieramy. I to, co my często nazywamy ładnym, to jest to twarz, która jak najbliżej jest właśnie tej idealnej symetrii, tego idealnego kanonu. Więc to jest bardzo ciekawe, że w nas, w ludziach, taki jest pewnego rodzaju zakorzeniony jakiś obraz, który, jeżeli patrzymy na kogoś i coś tej osobie odbiega od tego kanonu, to my to już często odbieramy, że to jest jakaś część charakterystyczna tej osoby. Nie mówię, czy ładny, czy bliższy, nam się to podoba, czy nie, ale już to zauważamy i to uważamy, że to jest jakaś tam rzecz charakterystyczna tej osoby. Więc tak to jest. No i chirurgi plastyczni, rzeczywiście oni robiąc nosy, czy nie tylko, ale też biusty, czy właśnie robiąc liftingi twarzy, no oni się trzymają tych konkretnych proporcji, które są uznawane ogółem za ładne, za symetryczne, czyli dążą do pewnego kanonu. No, jeżeli trójkątna twarz jest ładna, to zawsze będziemy wypełniać trochę policzki i trochę brodę, a gdyby nagle kanonem była twarz starzejąca się z obwiśniętymi tutaj tymi takimi policzkami a la mops, czyli taki odwrócony trójkąt, no to wtedy pewnie robiliby inaczej, ale to, co jest niezmienne już od zarania dziejów, to, że my młodą twarz o pewnych proporcjach charakterystycznych dla twarzy młodych, czyli ten trójkąt taki, że raczej policzki są uniesione, bródka jest wąska, tutaj jest podciągnięte, mały nosek, duże oczy, to jest coś, do czego chirurdzy plastyczni owszem dążą, ale myślę, że ciężko powiedzieć, że każda dziewczyna jest taka sama, bo jednak każda ma inną wyjściówkę, od tego zacznijmy. A poza tym, nawet kiedy już ktoś naprawdę już zaczyna mi w rozmowie opowiadać o tym, że co by było, że wszystkie chcecie być takie same, identyczne, jak od kopiarki. Wiecie co, dla mnie naprawdę możemy być wszyscy jak od jednego ksera. Może w końcu przestanie być jakaś taka presja i takie coś, że my czujemy kompleksy ze względu na swój wygląd. I może w końcu ludzie zaczęliby bardziej doceniać mimikę, bardziej doceniać gestykulację, charakter, osobowość, może dzięki temu zaczęlibyśmy patrzeć na ludzi pod kątem ich atrakcyjności. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, nie mam nic przeciwko, wszyscy możemy być tacy sami. No, ja mam takie zdanie, że po prostu nie dość, że w ogóle ten argument jest abstrakcyjnie głupi. No naprawdę, jak wyobrażam sobie taki świat, gdzie wszyscy byliby zrobieni od jednej kreski, to uważam, że to by wszystkim wyszło na dobre, bo w końcu zaczęlibyśmy może właśnie zakochiwać się w drugich osobach ze względu na charakter, skoro i tak wszyscy wyglądają tak samo, byłoby mniej złamanych serc, bo okazałoby się, że ktoś jakoś wygląda, charakter ma całkiem inny, nie dopowiadalibyśmy sobie pewnych kwestii. To jest oczywiście kwestia taka bardziej filozoficzna. Dostałam też takie pytanie od jednej ze znajomych mi osób i postanowiłam, że Wam też na ten temat troszeczkę opowiem, bo to pytanie jest takie bardzo ciekawe. Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest. Patrzysz w lustro i widzisz siebie, ale troszkę inną. Czy ten fakt też wymaga akceptacji i przyzwyczajenia się? No i to się troszkę wiąże z tym, co ja Wam mówiłam wcześniej, że ja nie akceptowałam swojego wcześniejszego nosa. I mi bardzo pomagała myśl, że ja go kiedyś zmienię. Że nawet jak na jakimś zdjęciu jednak Wam wrzuciłam z profilu, no bo nie chciałam wszystko, żeby było na jedno kopyto, tylko i wyłącznie spod tego samego półprofilu, który uważałam za lepszy, to czasem coś dla odmiany wrzucałam innego. Ale jednak mimo wszystko pomagała mi myśl, że okej, ja ten nos kiedyś poprawię. I ta myśl tak bardzo mnie trzymała w najgorszych momentach, że właśnie ja się nie wstydziłam gdzieś tam przed Wam coś nagrywać, gadać, pokazać się od boku i tak dalej. Nie uważałam tego za jakąś tam straszną tragedię i tak dalej, tylko okej, dobra, ten nos teraz tak wygląda, ja go kiedyś poprawię, będzie lepiej. Więc ja w swojej głowie też miałam inny wyraz siebie, inaczej postrzegałam siebie, więc wręcz przeciwnie, ja się nie umiałam przyzwyczaić czasem do tej twarzy, którą widziałam wcześniej w lustrze. To było takie jak ty wyglądasz. I właśnie teraz dopiero, kiedy patrzę w lustro, to mam takie akceptacje siebie, że ja właśnie tak powinnam wyglądać. I zaraz po ściągnięciu gipsu ja miałam na przykład czasem tak, że budziłam się w nocy tylko po to, żeby dotknąć ten nos i poczuć, że tak, ten nos jest inny, bo go czuję, że jest inny w dotyku, że on jest mniejszy, że jest właśnie ten łuk, tak właśnie, że jest inaczej. I to mnie tak cieszyło, że ja potrafiłam w nocy się obudzić tylko i wyłącznie po to, żeby pomyśleć, czy to nie sen, czy ja ten nos dalej mam. Więc dla mnie osobiście to jest wielkie szczęście, że poddałam się tej operacji. Najważniejsze na sam koniec, co ze sobą zabrać na taką operację nosa,
uważam, że tak jak Wam wspomniałam wcześniej, pomadkę do ust i to naprawdę taką mocno natłuszczającą, rogal, przełożyłam go, czyli ten rogal do spania, ta poduszeczka, szczoteczkę do zębów i pastę. Szczoteczka i pasta to są rzeczy, które najbardziej Wam się przydadzą w szpitalu, bo tak jak mówię, kosmetyk do mycia, żel jakiś tam antybakteryjny dostaniecie. Natomiast jeżeli chodzi o szczoteczkę i pastę, to ja dopiero właśnie na drugi dzień umyłam zęby wtedy, kiedy miałam mieć to spotkanie z doktorem. Tak bardzo delikatnie sobie te zęby odświeżyłam, no bo wiadomo, wiedziałam, że pan doktor tam coś będzie mi z tym nosem ruszał, nie chciałam mu tam chuchnąć takim nieświeżym oddechem, więc szczoteczka, pasta, pomadka do ust przede wszystkim, no i ten rogal do spania i to Wam w zupełności wystarczy, bo dostajecie tam jednorazową bieliznę, jednorazową tą taką piżamkę do spania, pościel tam jest, jest tak naprawdę trochę odwagi, dobre myśli, uśmiech i z całą pewnością wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, był bardzo długi, ale mam nadzieję, że znajdziecie tutaj dużo właśnie takich ciekawych, cennych informacji. Po więcej jakichś tam dodatkowych informacji zapraszam Was po opisie pod filmem oraz do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam najbardziej na bieżąco wrzucam jakieś ciekawostki i informacje. Dziękuję Wam za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę, bo dzięki temu ten kanał może się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!